Dzień dobry, widzowie, witam bardzo serdecznie na kolejnym podcaście ludologicznym Ludocast. Może nawet po, powinniśmy pomyśleć o zmianie brandingu. E, I na kolejnym podsumowaniu miesiąca, drugim już w tym roku, podsumowanie października, dziesiąty miesiąc, a drugie podsumowanie. Matematyka nie jest naszą najlepszą stroną, ale wszystko kalkulujemy, prawda? E, po prostu nie kalkulujemy tego w odpowiedni sposób. E, dzisiaj mamy nowego gościa, nowego, i ja mam nadzieję, że stałego uczestnika Ludocastu. Arkadikusa. Dzień dobry, Arkadykus. Dzień dobry, witam wszystkich. To jest właśnie ten moment, kiedy czar pryska. E, tak <noise> więc jest mi bardzo miło tutaj gościć. Jeszcze raz to powtórzę. E, dzięki za zaproszenie, dzięki za super towarzystwo i super widzów. E, no i oczywiście stali goście. Bonko, Dawid, Bączkowicz. Dzień dobry, Dawidzie. Dobry wieczór, witam wszystkich po raz kolejny. I Piotruś. Piotr, Piotrek, Maciejczak, Maciejczak, tak? Tak, z kanału Piotr Maciejczak, Siemoneczko. E, Piotruś, słyszę od ciebie siebie. Jak zacząłem mówić, nie wiem, czy wy też słyszeliście. Coś chyba nie zaskoczyło odpowiednio. Tak, słyszę siebie, no? Już chyba nie Bo on robić. Cię ogląda na kilku urządzeniach, żeby <laughs> zrobić więcej statystyk, wiesz? Jeszcze wszystkich e... nie wygłuszył. Więc widzowie, słuchajcie, z najważniejszych rzeczy to pamiętajcie, że jeżeli oglądacie to w tym momencie na Twitchu, to na, następnym, na następny dzień będziecie w stanie to oglądać na YouTubie, ale jeżeli wolicie słuchać nas na innych platformach, to jesteśmy też dostępni już na Spotify'u, więc na pewno pamiętajcie o tym, żeby nas zafollowować na Spotify'u i że tam możecie sobie słuchać na platformie, która jest na pewno lepiej przystosowana do słuchania rzeczy w tle, A, ponieważ wizualizacji... Zbyt dużo tutaj mieć nie będziemy. No i co, chłopaki, na sam początek jakiś słowo wstępu, co polecimy może teraz odwrotną kolejnością? Piotrek, ee, co nam powiesz na sam początek? Eee, <laughs> co u ciebie? <laughs> co u ciebie, no, Piotrek? Tsiemanko, mówiąc szczerze, u mnie jest trochę tak, że nadrabiam sobie gierki, do których albo zapatrywałem się na nie od, od dłuższego czasu, albo to był jakiś ludologiczny grzech, że nie grałem w nie wcześniej. Więc właśnie trochę jestem mniej zapoznany z październikowymi premierami niż tutaj koledzy z Ludokastu pozostali. Więc jeśli będą się tutaj pojawiać nawiązania albo przekonywania, żebyśmy porozmawiali o takim modzie do starej gry, na przykład w, <śm> w październiku, to to będę ja. A pozostali koledzy? Może Arkadikus teraz. No jasne. No cóż, w takim razie, jeżeli o mnie chodzi, no to miałem okazję zasmakować kilku gier w ogóle z tego miesiąca. Nie wszystkie mi smakowały, jak dobrze wiecie. Ale problem jest taki, że, że no ja mam dość dużą zmianę życiową u siebie, mianowicie się przeprowadzam i tych najnowszych gier, które teraz zostały wydane, czyli m.in. Alan Wake czy Spider-Man, no Spider-Mana troszeczkę liznąłem, ale e, Alana Wake'a niestety jeszcze nie. E, I przez ten etap w życiu, no niestety, nie mogę się do końca wypowiedzieć na temat wielu gier, które będą dzisiaj poruszane. Ale cóż, mam nadzieję, że porozmawiamy też między innymi o POE. O! 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 I Dawidek. Ja w tym, w tym miesiącu w ogóle bo mogłoby się wydawać, że była jedna czy dwie premiery, ale faktycznie dużo było gier na różnych platformach. Demo z było najważniejsze chyba, tak, tak mi się i wydaje. i mnie bardzo mocno pochłonęło, pochłonął cały festiwal, gdzie nawet to już nie będziemy właśnie dziś poruszać stricte tego tematu, ale jakby ktoś chciał, to ja nagrałem na swoim kanale. Właśnie materiał podsumowując tych y, ponad 50 gier, które przetestowałem, a wszystkich dem było ponad 1000 udostępnionych do grania. Wiele z tych dem, pomimo że festi festiwal się zakończył, nadal są dostępne. I co jeszcze? Dark Soulsy po raz pierwszy w życiu przeszedłem, e, Oj, więc, no. więc też to jest rzecz, którą do, do której mnie kilku z was właśnie też zachęcało I, i dziękuję, bo faktycznie widzę, że warto. Wiele razy się od tej gry odbijałem i w końcu, za którymś razem. E, Powiedziałem, że okej, okay, będzie boleć, może na początku, ale będę potem się cieszył i faktycznie tak było, później już tylko była sama przyjemność zgrania. I całkiem niedawno, bo do właśnie wczoraj zakończyłem właśnie całkowicie przejście Alana Wake 2, o czym później pogadamy. Okej, okay. to ode mnie jeszcze ja dodam, bo zapomniałem na samym początku, a warto by było. Pamiętajcie, że kanały wszystkich chłopaków macie podlinkowane pod spodem. Każdy z nich intensywnie działa w przestrzeni internetowej, i jest tam naprawdę kupa bardzo fajnego kontentu do sprawdzenia. Ode mnie takim słowem wstępu, no to widzowie, październik był czasem, w którym wyprodukowaliśmy bardzo dużo kontentu u mnie na streamach, u mnie na kanale, ale niestety nie odbyło się to bez żadnych kosztów, ponieważ u mnie trochę zdrowie podupadło, ale pod względem typowo fizycznym, na szczęście nie psychicznym. Wiecie, że ja wylądowałem na jeden dzień w szpitalu, faktycznie finalnie, ale skończyło się wszystko bardzo dobrze. Teraz też, jak słychać, odbiło się to w taki sposób, że jestem trochę chory, więc faktycznie. Pomimo tego, że ja na co dzień mówię bardzo nasowo, to będę mówił jeszcze bardziej nasowo, za co was przepraszam. No i pożegnaliśmy się też z Amandą, niestety, z naszym dziesięcioletnim życiowym towarzyszem, Salemem, Więc też mieliśmy trochę takiego bardziej depresyjnego, może, elementu życia. Ale to co? Przechodzimy do Gierek, nie? Jak już każdy opowiedział, co mniej więcej u nas się działo. Dawid, przygotowałeś świetną listę na ten podcast. Przygotowałem listę od e, października, od początku października, i muszę powiedzieć, że na tej liście przede wszystkim dałem tytuły, będę e, mówił wprost do takich no, typowych normików, którzy prawdopodobnie kojarzą te, te, te tytuły. To znaczy, że mogły lecieć w telewizji, w gazecie, może plakaty były na mieście, więc to są tego typu tytuły, i prawdopodobnie trzeba o tym chociażby jedno słowo powiedzieć. Natomiast pierwszy tytuł, o którym chcę powiedzieć, to 5 października wyszedł Assassin's Creed Kolejny i to jest głośny tytuł. Premiera mi się wydaje, że nie była tak głośna, bo poza może jednym moim znajomym, e, Niklausem, to nie znam innego w sumie takiego streamera, który grał i przeszedł go. Ja osobiście Assassina nie ruszyłem, nie miałem go zainstalowanego, ale ja też jestem niezbyt dobrym wyznacznikiem, ponieważ ja ogólnie nie lubię. E, Asasynów jako jeśli chodzi o koncept, że się chodzi, skrada i wspina na wieżę, to ja po prostu akurat do mnie ten typ rozgrywki nie przemawia, ale nie uważam tutaj, że ta gra jest zła, bo ona faktycznie miała wiele osłon, które były dobre. Natomiast Miraż odbywał się tutaj w innych realiach, i nie wiem, czy ty, Arkadikus, nie spotkałeś się z, z assassinem. Wiesz co? Akurat e, chciałem też tutaj przebić ci taką wirtualną piątkę, dlatego że akurat Assassiny to też nie jest moja seria. Ja swoją przygodę z, z asasynami skończyłem na dwójce. Tak jak ja. Ale, ale to, co zauważyłem, i to, to, co ty też wspomniałeś, ta gra była robiona mniejszymi kosztami, i te mniejsze koszty przede wszystkim widziałem, wiesz, w czym w marketingu, bo ja nie zapomnę, jak była Walhalla reklamowana, to chyba na trzy miesiące nawet w telewizji w głównych kanałach leciały reklamy, tak? Tutaj jest cisza. Oni, oni faktycznie zmniejszyli kaliber, z jakim po pierwsze stworzyli tę grę, bo ona jest rzekomo mniejsza, już się tam w 30 godzin kończy, co jest w porównaniu z Walhallą, gdzie tam można i 300-400 godzin nabić, e, jest ogromną różnicą. Co dla mnie jest akurat zmianą na plus, bo ja nie cierpię takich rozwlekłych, wiecznie otwartych gier, nie? Tak więc to jest coś, co by mnie mogło przyciągnąć do Miraża i myślę, że to też było ich e, takim e, punktem zaczepnym, nie? Żeby, żeby troszeczkę przekonać do siebie e, może innych. Okej, okay, ale te, to ja już te... postawię pewną tezę i zobaczymy, okay. jak. Wy w ogóle, yy, jak wy to odbierzecie? Czy wydaje wam się, że premiera tego asasyna nowszego była właśnie mniejsza? Odbiła się mniej, mniejszym piętnem w internecie z uwagi na to, że miała właśnie yy, mniej zaangażowany marketing? Czy jednak to już jest ten moment, gdzie asasyn zaczyna być trochę groteską samą w sobie, bo powtarzamy cały czas jeden utarty schemat, który powoli się zaczyna nudzić? no może Ubisoft sobie założył taki plan właśnie, że to nie ma być wcale ich jakiś top aktualnie tytuł. Mało tego jeszcze jako ciekawostkę, bo zapomnę, chcę powiedzieć, że podczas prezentacji najnowszych sprzętów od Apple zostało przecież zaprezentowane, że najnowszy, najdroższy Ultra Pro smartfon, który będzie właśnie iPhoneem, będzie właśnie miał między innymi pełnoprawny tytuł Assassin's Creed Mirage, który nie będzie działał w chmurze, tylko będzie na tym sprzęcie iPhoneie się od odpalał w wysokiej rozdzielczości tak jak u nas na pecetach, nie? To mnie przeraża powiem szczerze bo <laughs> w momencie kiedy będziemy mogli grać w gry AAA na, na, na smartfonach to będzie dla mnie już takie wkroczenie w złą epokę gamingu i to będzie chyba dla mnie taki moment odłożenia pada już powoli bo wtedy dla mnie gry będą już powoli powstawały na te takie mobilne platformy. Okej, okay, czyli platformy myślisz to że to gra, będzie yy, weryfikowało kierunek w który te gry wtedy będą szły tak? Poniekąd tak, chociażby właśnie z tego, z tego względu, że masa, masa rzeczy, typowo z mobilek jeszcze 10 lat temu... Były nieakceptowalne. Przeniesiona, tak. przeniesiona została do Gear AAA i ja to poruszałem kiedyś właśnie, dlaczego nie warto kupować konsol digital. Właśnie dlatego, że w momencie, kiedy ty nie masz wersji fizycznej gry, to jej nie masz, no nie chcę tutaj na ten temat schodzić, nie, ale właśnie... Kiedy kiedy masz wersje fizyczne, no to masz jakiś wybór, możesz kontrolować wydatek i tak dalej. Możesz nawet kupić coś drugiej ręki i, i, i niestety my się tego pozbywamy i kiedy w końcu faktycznie powstanie platforma na gry taka właśnie jak teraz, gdzie ten Assassin's Creed Mirage ma działać, inne gry przejdą na ten etap, to będziemy dostawali te same raczysko na grach AAA, co teraz jest jeszcze na mobilkach i co jeszcze mimo wszystko na grach AAA jest nieakceptowalne. Też Ale mi się nie wydaje, już że to poczucia, że tak naprawdę już gracze konsolowi bardzo dużo stracili... Boże, gracze pecetowi bardzo dużo stracili ze względu na konsolowców. Oczywiście, Jak... to Oczywiście. na Diablo 4 to... bardzo dobrze było widać. No jasne, że tak jak cała mechanika gry jest zbudowana wokół, ale wiecie co? Ja wam powiem, że to jest coś, czego ja do końca nie rozumiem, bo mówi... Yy, to, to co ty, Piotrek, mówisz z padem, no nie? I to, co było podawane jako ten kontrargument do Diablo 4, że to musi mieć się uh -huh. skilli, yy, ten znowu Diablo 4, nie? <laughs> że tego się nie da zmapować, ale na padzie, jak ja ustawiłem sobie kiedyś WoWa pod granie na padzie, no to masz dwa spusty, dwa batony i cztery przyciski pod kciukiem i te... każdy spust może być modyfikatorem czterech dodatkowych innych przycisków pod kciukiem. Ja zupełnie to... nie rozumiem tego sposobu A... rozumowania, że tam się mieści określone jego skilli, bo na padzie można z... Y, z bardzo dużo przycisków właśnie zmapować dodatkowo jako ta... modifiery, nie? To ja chętnie wytłumaczę ci mój tak myślenia, y, że generalnie jak tworzysz grę, według mnie, to zależy ci na tym, aby tak projektować, żeby optymalny sposób gry był jednocześnie e, najbardziej przyjemnym sposobem gry. Więc w momencie, w którym musiałbyś korzystać z, że tak powiem, nieintuicyjnych, nieprzyjemnych e, kombinacji e, napadzie, żeby grać w sposób optymalny, to znaczy, jest e, się... co? To jest tak, jak mówisz, mhm. tylko to nie jest nieintuicyjne dla graczy, tylko to jest nieintuicyjne nie dla graczy. Więc to jest sposób projektowania gry tak, by zrozumiał to każdy, kto weźmie pada do ręki, a nie żeby miał zrozumieć to tylko gracz, no nie? To jest po prostu poszerzanie e, tych horyzontów jak najbardziej jak się da, no, bo gracze rozumieją coś, co jest modifajerem, nie? No każdy, kto korzysta z komputera, no ma kontrola alta i shifta, prawda? No to są podstawowe modifajery naszego mappingu klawiszy, których używa każdy, nie? Mhm. No, ale no to... większość graczy konsolowych, podejrzewam, ma dużo bardziej casualowe podejście niż taki Jasne, piekienny... jasne, jasne. Tak. To ja bym no, wrócił to. do tego tematu, gdybyśmy e, zaznajomili się z tematem. I oprócz e, tego, że Assassin's Creed Mirage wyszedł na iOS-y, e, na najnowszych iPhone'ach działa, to jeszcze w ogóle Resident Evil Village także był zaprezentowany, że to jest premierowo też wielki tytuł, który także będzie w dobrej, wysokiej rozdzielczości na tych e, smartfonach chodził. Więc ja bym w ogóle już dziś jakby nie poruszał tego tematu, bo ja wiem o tym, że to wyszło, i ale nie mm -hmm. wiem jak to, w, nie widziałem ani jednej recenzji, ani jednego e, filmu na YouTube, więc chętnie to zobaczę i, i wtedy będę dużo można odpowiadać na ten temat no. na pewno, no, e, ale tylko chcę w skrócie powiedzieć, że tak, nie wiem, chyba u nas rozumiem, nikt nie grał, tak, w tego miraża? Nie, ja nie grałem. Dobra. Okej, okay, to już tylko mówię, że w skrócie ten Miraż, jeżeli ktoś właśnie nie słyszał, nawet, bo dużo ludzi mówiło na czacie, że nie wiedzieli, że nawet premiera wychodzi, jest to totalny powrót do korzeni. I to nie jest kolejna gra jak Walhalla, czy tam Odyseja, gdzie oni eksperymentowali, dodawali pewne rzeczy, troszkę się bali, Nie, no ale poczekaj, próbowali. jak do korzeni? To nie jest taki e... action RPG Kolejny? Ale. Nie no, bo ty, czekaj, bo ty nie wiem... Czy ty bo dla tak mnie korzenie zasynie, Assassin's Creed to jest Assassin wiecie, 1 się i 2. Się no, i jak je ja zobaczyłem ostatnio, co się dzieje w najnowszych asasynach, że to wygląda jak Wiedźmin 3, że to jest action RPG, gdzie normalnie upgrade'ujesz sobie rzeczy i masz 600 damage nagle, a nie, nie one-shoot'ujesz po prostu przeciwnika, wykonując atak z zaskoczenia, to ja byłem w szoku, w jaką stronę poszedł Assassin's Creed. Więc ty mówisz, że to jest powrót do korzeni, ale to jest powrót do korzeni nowoczesnych Assassinów, nie? Nie, powrót do korzeni pierwszych Asasynów, gdzie było tylko jedno miasto, nie było otwartego świata, gdzie dalej się musisz skradać, gdzie trochę są dialogi ważne, ale są słabe, bo to jest tak jak ze trudnych spraw, oni gadają, oni tam nie ma emocji w tych dialogach, nie ma scenek, tylko są po prostu takie jak z goticzka, wiesz, z boku z trzeciej osoby przeskakująca kamera, jak rozmawiasz, więc to jest taki bardzo powtarzalny, wtórny gameplay, którego Starzy gracze starych asasynów, no, po, lubią, no, ale to tak jak mówię, to jest coś, czy, przez co ja nie grałem, właśnie, w asasyny. No dobra, co mamy dalej? Lord of the Fallen. O, dobra, Lord, no to to już to będzie długa ja Okej, okay, Arkadikus, to chyba ty zaczniesz, co? Nie ma, nie ma gry, która tak bardzo mnie zdenerwowała. Tak naprawdę, już po pierwszym wrażeniu, gdzie ja pamiętam, że oglądałem z i no mówię, dobra, jest tam jakiś potencjał. Będę w to grał uh, i wytrzymałem. Ja w ogóle. Mówię... jest Jeszcze przerwę. Ja pamiętam, <laughs> że ty do mnie przyszedłeś na stream chyba jeszcze zanim dostaliśmy tą wcześniejszą wersję, bo tak samo jak ja mieć dostęp do. Tej wersji z Embargo, prawda? Gdzie... Ty... Nie miałem. A nie, dobra, bo ty, nie, ty miałeś e, tą większą wersję. Ja miałem tydzień dostęp, wcześniej dostęp do gry. Ja miałem dwa, trzy Całej. dni wcześniej. Okej. Okay. Ale my chyba z miesiąc wcześniej oboje pooglądaliśmy trailery, trailery gameplaye tego Lords of the Fallen i porozmawialiśmy na ten temat u mnie na streamie, prawda? I ja tutaj tylko pragnę zaznaczyć, że my mieliśmy chyba dobre nastawienie do tej gry, bo były elementy, które nam się faktycznie podobały i w których widzieliśmy jakąś głębię, bo wtedy o tej walce gadaliśmy, no nie? Ja chyba powiedziałem, że mi się ta walka nie podoba, a ty powiedziałeś, że żebym zobaczył ten nowy chyba gameplay, to był Piromantą. I że tam piromancja w miarę fajnie wygląda, nie? Coś takiego. Znaczy, ty, coś mówisz taki o tym, że ty reagowałeś chyba na moją reakcję. na, na Chyba Znaczyń, tak. Tym bo, bo, bo pierwszy raz jestem u ciebie na streamie. Ale e, jeżeli chodzi o, 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 o to, to tak. My mieliśmy takie, powiedziałbym, średnie do pozytywnego nastawienie. Że, okej, okay, jest Aha. parę elementów, tak jak mówisz, że wkurza, albo że nie wygląda to za dobrze, ale, ale jest potencjał. Ale mówię, mówię, mówię szczerze, jak tylko odpaliłem tę grę wystarczyło mi może z 15-20 minut po kreatorze. Kreator jeszcze sprawił na mnie pozytywne wrażenie, ale potem 15 minut zaczynasz grę i ty już wiesz, że nie, sorry, to jest drewno, to jest bez sensu, to jest w sumie nie aż tak do końca ładne. Znaczy, graficznie, technicznie jest ładnie, ale tak bez stylu jakby. E, ja bym powiedział, to... że gra jest nierówna. Ona ma fragmenty, w których wygląda to dobrze. Łaskawy. To jesteś łaskawy. <laughs> Znaczy, wiesz co, mi chodzi o to, że ja w tych lorcach potrafię pod tym względem grafiki, którą poruszyłeś, dostrzec kilka ciekawych elementów artystycznych. I moim zdaniem to jest jedyna rzecz, która zawyża yy, ocenę tej gry i daje jej faktycznie jakieś plusa z mojej strony, bo ja widzę, że tam nad tym pracowało kilku artystów, którzy mieli jakieś zacięcia artystyczne i którzy mieli pewną wizję, bo tam są takie momenty, że jak w tym umbralu się chodzi, trochę tą lampą się poświeci. To są ciekawe kształty, tam są te ciała takie posklejane i so, ta gra ma momenty, w których wygląda dobrze. Ale to jest bardzo nierówne, bo to jest 5% gry może tak wygląda, no nie? To ja jeszcze raz ci powtórzę, że, że ja jestem w stanie, mówię, docenić technicznie, że o, jest ładny model, jakiś ładny filar, tak? Że tu mhm. ktoś faktycznie zastosował jakiś ładny efekt, Tak. tak. Ale, ale wiesz... Lord, e, lords, Dark Souls e, i inne gry tego rodzaju, e, no, albo Elden Ring, też nie są jakoś wybitnie. One są brzydsze głównie, e, tak technicznie, e, od, od Lords of the Fallen, ale one są stylistycznie ładniejsze, stylistycznie są bardziej spójne. Koherentne, e, tak. Tutaj tego nie było, nie? Ja po prostu, okej, okay, no, zrób sobie losowe mapki, wrzuć tam, wiesz, napluj w, wrogami, i to jest wszystko, nie? No. Nie widziałem w tym głębszego sen sensu, ale mówię sam. Gameplayowo, Boże, ten umbral. Przecież ja myślałem, że ja wyjdę z siebie, jak po raz kolejny musiałem po prostu wyciągnąć tą lampę i prze przez jakieś cholerne pla platformy wiesz iść, tu się respią te moby cały czas. Przecież szlak! Ja już teraz. Ja... Tak do taki dobry. No. Miałem, a a sumie, mogę, no. dobra, to poczekajcie, bo ja tylko rozładuję te wasze emocje. Ja nie grałem w Lord of the Fallen, bo ja byłem zajęty tam, mówię, czy tam. Dark Souls miałem na głowie po raz pierwszy w życiu, ale ten umbraz, żeby wytłumaczyć osobom, które nie grały, to co to jest za mechanika? To Jak ja wytłumaczę. Przełożyć Dobra, to słuchajcie. Generalnie w Lords of the Fallen gra, która jest założenie z souls likeem tak? To ja może w ogóle wytłumaczę, jakie są filary takiego dobrego Souls-like'a, czym polega ten gatunek. Souls-like to jest gatunek, który próbuje odtworzyć gameplay wychodzący z Dark Souls'ów i Dark Souls'y wymyśliły kilka takich nowych typowo mechanik, i których podstawą jest tak. Ogół gry jest zrobiony wokół progresji do przodu w świecie i zabijania bossów, czyli głównym filarem gry są faktycznie walki z bossami. Do tych bossów wiadomo się przechodzi przez konkretne lokacje, które czasem potrafią być nawet trudniejsze niż dany boss, ale za każdym razem w grze, gdy umierasz, popełniasz błąd, respisz się z powrotem przy poprzednim checkpointcie, dosłownie jakbyś grał stary na nesie, snesie albo innym retro tytule i cała twoja progresja zostaje zresetowana. Exp, który zdobyłeś pomiędzy tymi śmierciami, masz yy, też zresetowany, ale masz jedną szansę na odrodzenie go. Czyli umierasz, zabija cię ktoś, masz na sobie tysiąc expa, zostawiasz po sobie ślad, jeżeli się zrespisz i dojdziesz do tego śladu, to jesteś w stanie to odzyskać. Jeżeli ci się nie udało, niestety to przypada i najnowsza śmierć zastępuje poprzednią, prawda? Więc cała gra jest złożona wokół e, bardzo e, mechanicznego uczenia się świata oraz e, mechanik bossów, prawda? No i to wszystko jest oparte o no, e, takie typowo rpg elementy rozwoju postaci, ale najważniejszym elementem Souls-like'ów jest faktycznie fakt przeniesienia progresji postaci na progresję nas jako gracza. Bo są to gry, w których mechanicznie można wykonać wszystko zawsze... I wszystko jest zrobione w taki sposób, byś mógł na startowej postaci przejść całą grę bez żadnego levelowania, upgrade'owania, podnoszenia czegokolwiek. Po prostu jeżeli chcesz pójść i nastukać last bossa na pierwszej postaci, to jesteś w stanie pójść i nastukać last bossa od samego Dzień, początku. Bardzo dobrym podsumowaniem jest to, że to nie twoja postać staje się silniejsza, tylko ty stajesz się lepszy. jako gracz, dokładnie. To jest takie clue, e, soul slików, tak naprawdę. Mm -hmm. Ale ja ty powiedział, że. A dalej zaczął, nie wiem, czym jest Ubral. Dobra, i e... ktoś w całej mechanice Solzlajka -like wymyślił do Lords of the Fallen mechanikę Bralu, która jest mechaniką, ja bym powiedział, że ciekawą, tylko całkowicie nie pasującą do konwencji danego tytułu. Bo tak jak już na samym początku mówiłem, głównym celem w souls -like jest szukanie i zabijanie bossów, by progresować dalej w świecie. Umbral jest lampą, która otwiera ci inny świat i daje ci dodatkową perspektywę popatrzenie na lokację, przez które obecnie przechodzisz, która idealnie by pasowało do gry typu horror, do platformówki 3D, do jakiegoś Uncharted'a, do Alan'a Wake'a. To miało miejsce już w ogóle w Medium, prawda? To był też polski horror mm, tego typu. Dokładnie. Ale w grze, gdzie... Te levely są irytującym elementem dla ciebie, bo ty chcesz szukać bossów i walczyć z bossami, to dodanie mechaniki, która e, zmusza cię do spędzania dłuższego czasu w levelach jest po prostu irytująca. No i dawaj. A z tego Umbralu, dawaj. bo rozumiem, Umbral to jest tak, jakbyś takim duchem po śmierci grał, tak? Trochę jak Legacy tak. of Cain. Ale to z, z tego się tak. wychodzi, ale mogę wyjść stamtąd, czy muszę wyjść, czy co ja muszę zrobić, żeby, żeby do normalnego stanu się doprowadzić? W konkretnym miejscu. Punkcie. Aha, czyli znaleźć, do, do, z labiryntu wyjść. Mhm. Tak. I to jest labirynt, dokładnie. Dobra. No to czaję. I rozumiem, on was bardzo wkurzał. Praktycznie każdego, kto się o tym wypowiadał, słyszałem, że... Eee, dokładnie, był... wiesz co, bo to było... Eee, to jest tak cholernie irytująca mechanika, bo, eee, tak jak powiedział to zresztą Kiszak, zaprzecza jako takim podstawą eee, są -like bo, eee, po pierwsze, grzech pierworodny jest taki, że respią ci się tam potwory. Non-stop. Eee, Dlaczego jest to grzech? <laughs> Dlatego, że... Gra zmusza cię też do tego, żebyś chodził, szukał, kluczył, wiesz, no ja to nazywam cycate dziunie, z których wyrywało się duszę, żeby przejść dalej, one odblokowywały drzwi, wrota i tak dalej. Musisz szukać, a jednocześnie respią ci się cały czas na dupie potwory. Jak wybijasz te potwory, to ci się respi nagle, taka, wiesz, większa potwara, która, wiesz, dosłownie wybija cię na hita. Nie wiem, jak to później wygląda, bo ja dosłownie odpadłem już po pewnym momencie z tej gry, ale wiesz... Ta gra jest zbudowana na, na, na cegłach, gdzie każda podpisana jest irytacja, irytacja, irytacja. Po prostu, wiesz, jakby e, twórcy, ja to mówiłem w swojej recenzji, że twórcy wiedzą, że ten gatunek jest popularny, ale nie cholery nie mają pojęcia, wiesz, o co w nim chodzi. Nie tak rozumieją podstaw, powiedzieć. tak. Zróbmy to, nie? To jest, mhm. y, ja wam wytłumaczę to, co Arkadikus dokładnie mówił, bo... Są poziomy, które są zbudowane wokół tego, że aby przejść dalej, trzeba wyrwać duszę w kilku konkretnych miejscach. Czyli po prostu masz konkretne checkpointy, na których, załóżmy tak, skrótowo musisz kliknąć E. Problem jest taki, że te rzeczy są faktycznie poukrywane. I pisząc się na souls -like Mało kto się pisze na grę y, pokroju horroru, pokroju Resident Evil, gdzie szukasz kluczy i musisz otwierać kolejne przejścia. Wiadomo, ten element Metroid 2 zawsze był y, istotny w Souls likeach szczególnie w Soulsach 1, ale nigdy nie był tak nasilony. I w momencie, gdy ty w takim self-lajku like mówisz, ok, tu mam poziom, gdzie muszę coś znaleźć i będę tu musiał spędzić 5-10 minut rozglądając się faktycznie, wiecie, po górze, po dole, bo one potrafią być w absurdalnych miejscach pochowane, eee, no to naturalnym dla gracza jest pomyśleć, dobra, ja wejdę w ten poziom, ja go wyczyszczę i potem sobie na spokojnie tego poszukam. I tutaj dochodzi mechanika umbralu, która zmusza cię do tego, żebyś ty do niego wszedł, a ty już bazowo nie chcesz do niego wchodzić, bo jest irytujący i w momencie, gdy szukasz tych rzeczy i chciałeś sobie wyczyścić ten level, to ci się respią nowe moby, które zmuszają cię do walki z nimi, które są w ogóle nieciekawe, bo jeszcze gdyby ta walka, nie wiem, dawała expa, była sama satysfakcjonująca sama w sobie, ale ona nie idzie z żadną inną korzyścią, prawda? To jest taki czyściec, wiesz, to, to jest coś takiego, że masz się przemęczyć, nie? To tak. może jest za mało psycho filozoficznie do tego pod podchodzić. To cholernie dobrze im się udało, faktycznie. <grym> tak. Dokładnie, masz za odpokutować za swoje błędy w czystcu, nie? Tam nie jest tak, że siedzisz i grasz w Diablo, tylko no, jednak zastanawiasz się, co zrobiłem źle i na to masz chyba dużo czasu. Ale ja dużo chcę jeszcze swoje kilka groszy. No mów Piotrek. Że w momencie właśnie opisywania Soulsów, nie? Podjąłeś taką, nie wiem, mi się wydaje, że ryzykowną wypowiedź, że Soulsy są poniekąd definiowane przez to, że tracisz duszę przy śmierci. Na przykład Lies of Pi w pewnym stopniu to podważyło, bo tracisz je, ale też jesteś w stanie odzyskać ich większość, nawet jeśli padniesz parę razy pod rząd. I generalnie czy, e, wydaje mi się, że jakbyś chciał. E, Jak nie czaję? Poczekaj o czym no ty No, w Lies of P* może zginąć. E, potem zginąć jeszcze raz, a i tak większość tych dusz jeszcze e, podebrać. Co ty, e, gadasz, serio? Tak, tak, tak. Dlatego chciałem, e, Jakby. Nie definiowałbym chyba soulsów przez to, bo wydaje mi się, że soulsy. E, jakby byłbyś w stanie zbudować dobrego soulsa nawet bez tej mechaniki, bo mimo wszystko Core Souls'ów widziałbym gdzie indziej, nie? Na przykład nie, ja jasne, Piotrek, okay, okay, nie sposób, na ginęliśmy. Czekaj, Piotrek, ty mówisz no. o tym, że jak zginiesz, to te dusze nie przepadają całkowicie, ale ich jest, na przykład połowa jest mniej, tak? Otwodzie. Wydaje mi się, że na przykład to może ktoś mnie poprawić, ale wydaje mi się, że to jest do tego, że to jest zależnie od... Okej, okay, już pamiętam, jak to działało. Że jeśli zabił cię potwór... No. To... Chyba nie trafiłeś, jakby dusze do odzyskania ubywały w momencie, gdy dostawałeś kolejne hity. Ale mogłeś na przykład, i tutaj może ktoś mnie, jeśli źle powiem, może ktoś mi poprawi. Wydaje mi się, że na przykład gdybyś zginął, a potem spadł w przepaść. To chyba będzie miał wszystkie dusze do odzyskania, przykładowo. No, ale akurat od Lies mm -hmm. of P to już było wiele razy mówione, że to jest taki dobry. Do... No, Entry to level. Był mój pierwszy Souls-like i ja do niego właśnie nauczyłem się mniej więcej, na co mam zwracać mm -hmm. uwagę. To znaczy, walki z bossami były wymagające, ale wiele z tych rzeczy w porównaniu, jak zagrałem w końcu w Dark Soulsy, wiem, że. Level miały design, progresji świata. To, że... Naprawianie miałeś przy sobie, bo miałeś mechanikę mm -hmm. fajną od Pinokio, że sam sobie naprawia broń, mm -hmm. więc nie musiałeś latać do Kowala. Tak samo z tymi duszami to było troszkę łagodniej potraktowane, i faktycznie, ale widzisz. to Jasne, nie było takie jedyne rzeczy... co próbuję, i na moje nie? to jest, mm -hmm. że e, według mnie nie, nie Że to, to co, co ja powiedziałem, że jest sądzu... korem rozgrywki, nie jest korem Souls -like rozumiem. Według mnie, nie? Jak uważasz? Mm -hmm. Nie, ja, jasne. A, jasne. a, a mm -hmm. jeśli byśmy chcieli powiedzieć o tych Lords of the Fallen, to czy to. Ta rzecz, którą wprowadzili ten Umbral, która mhm. was tak bardzo mocno zdenerwowała. Czy wy stwierdzicie, że to jest taki pomysł, okej, okay, zrobimy Solsy, ale to musimy coś swojego dodać i to jest ta naj największa rzecz, która wyróżnia ja... to od innych Dobra. gier? Dobra, to ja ci powiem tak, ja ograłem bardzo dużo bootlegów sols i najgorsze sols to są te, które wstydzą się tego, że kopiują od Solsów te solsy, które mają te Souls-like'i, które mają jaja, tak jak Lice of Pi i jasno pokazują, że tak Bloodborne był naszą inspiracją, tak Dark Soulsy są naszą inspiracją i świadomie kopiujemy duże ich rozwiązań, robią najlepiej Souls-like'i i, i no, nie wiem, też bardzo dobrym przykładem jest ta i inne tego typu produkcje, albo na przykład Wulong, który też dużo skopiował z tego, ale zrobił to w swojej takiej bardzo azjatycko MMO-sowej formie, ale no niestety te są slajki, które próbują swoje nowe mechaniki forsować na tą formułę, i ja mam wrażenie, że oni się trochę wstydzą tego, że zbyt dużo kopiują i enforsują zbyt dużo własnych pomysłów. Eee, niestety stają się takimi chińskimi butlegami za 20 zł dla mnie, nie? Nie wiem, jak ty to widzisz, Arkadikus, jak dużo grałeś takich? Wiesz, co no ja tak naprawdę, jeżeli chodzi o SoulSlajki, -like, no to raczej taki mainstream, nie? Czyli, czyli wszystko od From Software. No i od czasu do czasu coś takiego wpadnie, jak, jak właśnie Lords of the Fallen. I powiem ci szczerze, że do tej pory jedyne w miarę dobry, dobrą podróbę souls-like'ów z własnymi mechanikami to była Arboria. Jest taki tytuł. Nie, nawet nie strzały. Ale jest taki tytuł, gdzie tam walka jest bardziej so -like wiesz, też giniesz, tracisz, tracisz e, expa i tak dalej, ale to jest roguelite, tak więc e, to jest bardzo okay. fajne połączenie i to ze sobą działało, wiesz, trzeba mieć trochę tolerancji, bo to jest jednak znowu małe studio, to jest gra za 60 chyba złotych i tak dalej, więc to okay. nie jest wiesz, coś, co, e, wiesz, podbije rynek, ale, ale to było całkiem udane dla mnie, dla mnie e, ja, ja się utrzymuję cały czas, ja się nie chcę powtarzać, ale po prostu nie wiedzieli, co robią. Sama mechanika, właśnie tak, a la Legacy of Kane jest, jest okej, okay. można to zaimplementować, ale to jak nie to jest zaimplementowane? <noise> znaczy, nawet wiesz, co nie, niekoniecznie, bo też nie ma co się zamykać, myślę, do końca przed eksperymentowaniem, nie? Okay. Ale, ale wiesz, jeżeli ktoś eksperymentuje i podejmuje ryzyko, że eksperymentuje, no to tym ryzykiem jest to, że po prostu to może nie wyjść. No i tutaj totalnie to nie wyszło. Ale już Te mam pomysły, na przykład pomysł, mieli, no to... jak można byłoby to zaimplementować, żeby to było ciekawsze. Dać to do New Game Plusa. O. Jest to rozwiązanie. Jak najbardziej. I masz nagle New Róć Game może... Plusa, która jest całkowicie nową grą. Bo hmm. ma zupełnie inną progresję leveli, prawda? Dokładnie. No, powiem ci, że to nie jest nawet głupi pomysł, i uważam nawet, że. E... Kurczę, gdyby. Lords of the Fallen nie miało tego umbrala i nie zmuszało do tego umbrala, to ja myślę, że to byłaby już dla mnie przynajmniej w części silniejsza w odbiorze gra. Naprawdę. Po prostu no. to im nie wyszło, to im odpadło, nie. Ale bo Arkatikus, do jakiego momentu ty doszedłeś w Lordsach? O Boże, to ja nie pamiętam jak już się ta lokacja nazywała, ale. Ja e, też powiedziałem, e, walczysz z tym bossem taki pierwszy dzban, co jest, tak naprawdę. I, I ja mówię, wiesz, pokonałem go, a mówię, nie, to było tak zjebane <grym> pod kątem. Jaki e, dzban projektu? Jak jest, nie wiem, to są jakieś tam bagna. E, nie, nie pamiętam. Ty pana koniu zabiłeś? E, nie, to było przed nim. O Jezu, o Arkadikus. Nie. Dobra, to ja ci powiem tak. Jaka osoba, która przeszła całe Lordce, okej? Okay? poświęciłem się dla widzów. Ja to zrobiłem, żeby oni nie musieli. Nie część nie, gry, którą ty pomnik, widziałeś, naprawdę. jeszcze z tym takim Blighttown, z tymi drabinkami, które prowadziły do tego bagna, no nie? Mm -hmm. To jest najlepsza część Lordsów, jaka o, faktycznie istnieje. Tak. Ta gra od tego momentu, od bagna, potem jest Final Boss, bagna, taki ziomek na koniu, to nie. jest Trzy, czterokrotnie lepsze od tego, co się dzieje potem. Ta gra potem zalicza taki downgrade, jeśli chodzi o progresję poziomów i sposób ich budowy, że ja byłem w szoku. Naprawdę. To były momenty, gdzie ja stawałem w miejscu, gdzie no ja jestem. Ja mam taki bardzo speedranowy typ gameplay, gdzie ja po prostu biegnę i się nie zastanawiam. Ja nie jestem osobą, mm -hmm. która liży ściany i podziwia widoki, ale ja tutaj jestem, podziwiałem. Dlatego, to a, tutaj podziwiałem, że można to było tak spierdolić. Ja <laughs> naprawdę. Kiedy e, oglądając, stwierdziłem, że na pewno w to nie zagram, powiem szczerze. No to powiedz. Tak, oj, tak. Gwóźdź w trumny dla moich chęć zagrania w tę grę był jak zobaczyłem ostatniego bossa. E, gdzie... o, to był chyba dobra. najgorszy ostatni boss, jaki widziałem w jakiejkolwiek grze. Mówię, jestem, ja byłem widzem. Ja się Chciałem zgadzam. Chciałem podjąć jakby doinformowaną decyzję, czy zagrać, czy poświęcić czas, czy nawet pieniądze na grę i zobaczyłem ostatniego bossa i mówię nie. Jak polega, na czym polega ostatni boss? Z tego, co widziałem... Deacons, of the, mopki. Mm -hmm. o, o, Deacons of the Deep. I to jest jak Deacons? Tak, tylko, że Deaconsy są chyba... Bo Deaconsy to jest taki gimmick fight typowy, no nie? Ale Deaconsy są w fajny sposób zrobiony. Tam faktycznie można, można się wydupić i ten boss on ogólnie dobrze wygląda i ta mechanika, to oni nie są irytujący. Tylko Last Boss wygląda w taki sposób, Arkadicu, że ci go opiszę, no. że masz ogromną arenę, ogromną z wejściami, schodami, z takimi jakby filarami, z górną częścią i z dolną częścią, no nie? Mm -hmm. I masz porozrzucane tam moby, gdzie przychodzi tak jakby promień ten z, z dikonsów, który sprawia, że jak zabijesz tego moba, który jest teraz podświetlony, to bossowi schodzi życie. Okay. Ale w międzyczasie oni do ciebie strzelają, w międzyczasie no. musisz wejść do umbralu, bo niektórzy są nieśmiertelni i musisz zabić tą umbralową kulkę od nich, której nie możesz namierzać. I za każdym razem, gdy próbujesz któregoś zaatakować, to inni w ciebie strzelają, ale jak go zabijasz, to on wybucha i jeszcze zostawia AOE na ziemi, które sprawia, że tak jakby tradując Życie bossa musisz wytradować swoje życie w większości przypadków. Rozumiesz? Co jest? To, zasrać się, a nie dać się teraz na tej zasadzie, nie? Wszystkiego pełno. I pewnie przypuszczam, że czytelność ekranu też jest żadna, nie? Eee, jeszcze raz, co tam jest? Eee, że czytelność ekranu, nie? Screen Clarity i tak dalej. Pewnie też żadna. Skoro tam masz wrogów, tu masz wrogów, tu ktoś zostawia. A trochę taki Pawłowek Zael, co Piotr? <grym> Uh, no. Nie, nie jestem najgorzej, najgorszy. mówiąc. Exile? <laughs> <laughs> Gdzieś bym przymiał, nie Bo Tam jest ogromna arena, to muszę powiedzieć, ale no niestety to jest chyba... Ja nie wiem, czy jakbym zrobił tę listę najgorszych boss fightów ever i to nawet nie w Souls Like, tylko w grach komputerowych, nie wiem, czy nie, nie zostawiłbym tego na pierwszym miejscu, ale no niestety hmm. y, późniejszy etap, y, na przykład potwory, które ty widziałeś w Lords of the Fallen na samym początku, Uwierz mi czy, hmm. że ty widzisz każdy model przeciwnika, jaki w tej grze istnieje. Potem to są tylko przykolorowane te same moby. Potem okay. masz te same wilki, tylko są po prostu niebieskie, zamrożone. E, no i Ale niestety znamy, ja level design potem jest prostolinijny. Masz jedną drogę, i idziesz, idziesz przed siebie i nie ma tam żadnych takich metroidwaniowych elementów. Są, mm -hmm. owszem, chyba dwa momenty w tej grze, gdzie w pewnym momencie otwierasz drzwi, masz ogromną drabinę jak w Bloodbornie, i nagle wychodzisz w pierwszej lokacji. Ale jakie ja mam z tym problem? To są rzeczy, które niektórzy recenzenci pochwalili i fajnie, że to jest w grze, ale to do gry nie wnosi żadnej wartości, bo w tej grze masz cały czas teleporty, tak jakby nie ma ani jednego momentu w grze, w którym ty to wykorzystujesz. Potem masz faktycznie tak, że jedne drzwi się zamykają i musisz użyć takiego skrótu i to jest wszystko, więc ten element... No ja bym tego nie nazwał elementem Metroidwania, bo połączenie dwóch lokacji ze sobą, jakichś bardziej odległych na pierwszy rzut oka, to nie jest Metroidwania. Metroidwania to jest yy, tak jakby mechaniczne przymuszenie na graczu używania tych skrótów, prawda? I używania tych połączeń. To jest pełna wizja spójnego świata, a nie nagle yy, przejście pomiędzy jedną lokacją do drugiej, prawda? Nie więc. Panie, no nie, rób, nie róbmy powiedz, z połączenia etapów Metroidvanii, to jest dużo głębszy, no. głębszy temat, tak? A nie, że pójdziesz gdzieś, znajdziesz kluczyk i musisz się cofnąć do poprzedniej lokacji, żeby żeby to otworzyć. To nie jest Metroidvania. Tak? Więc ja, jak ja osobiście, i to mówię to naprawdę nieironicznie, Lords of the Fallen to najnowsze, to była jedna z najgorszych gier, w jaką ja zagrałem ostatnio. Uważam, że to jest chyba najgorszy y, Souls-like, w jakiego grałem, naprawdę. I nie żartuję, nie mówię tego ironicznie, nie mówię tego, wiecie jakoś pod content, bo serię, bo tą grę po prostu zjechałem do samego dna. Dla mnie to jest gra 1 na 10, naprawdę. Ta gra jest dla mnie tragiczna i uważam, że dla, mnie, dla mnie osobiście to jest nieakceptowalne, bo ludzie mówią, że no okej, okay, ale wiesz, że to jest mniejsze studio, że From Software trzyma poziom i ciężko jest to porównywać. Ta gra jest droższa od Elden Ringa i to trzeba zaznaczyć. Więc y, ja tutaj ponownie wrócę z analogią do restauracji. Jeżeli idę do restauracji, w której zapłacę więcej, to oczekuję lepszego serwisu albo lepszego jedzenia, prawda? A jeżeli ktoś się wycenia na tym samym poziomie, co profesjonaliści, to oczekuje tak samo profesjonalnej obsługi i to się też tyczy gier komputerowych. Nie miałbym takiego problemu z tą grą, gdyby kosztowała 50 albo 80, albo to nawet 100 złotych, powiedzieć. ale w momencie, gdy należy na tej samej półce cenowej, co Elden Ring, to nikomu naprawdę nie jestem w stanie polecić tej gry, z uwagi na to, że uważam, że każdy inny tytuł souls -like jest bardziej warto grania niż Lordsy, no nie? To jest ciekawy temat a propos wyceniania gier, bo ja na przykład na twoim Discordzie w ogóle, kiedyś rozmawiałem, Kiszak, z twoimi widzami i ja powiedziałem coś takiego, że Diablo 4 byłoby o wiele lepiej oceniane przez graczy, gdyby nie kosztowało 400 zł, tylko na przykład 150, albo nawet i 250. I bardzo dużo mm -hmm. osób się wkurzyło na mnie za tą wypowiedź. I tam mówiło, że pierdolę, że tak samo by ludzie oceniali, bo liczy się jakość gry, ale no nie, no jednak... Cena, Nie no, półka cenowa jest ważna, Jasne. Ale wiesz co, z Diablo mi się wydaje, że to mo mo mogło być tak trochę inaczej odebrane. Z uwagi mhm. na to, że my tu mówimy o Molochu, który był uznawany za Dobra, ale ten y Ja chciałem właśnie teraz powiedzieć, y przerywając ci, że w sumie możemy przejść od razu do następnego możemy. tytułu, no. którym właśnie miało być. Y Diablo 4 wchodzi na Steam natomiast y, ja, ja też specjalnie chciałem już uciąć trochę rozmowy o Lords of the Fallen dlatego, że y, zarówno ty jak i Arkadikus nagraliście nie jeden, a kilka różnych materiałów na tak, swoich kanałach polecamy, gdzie bardzo dokładnie nie dość, że swoją perspektywę poruszacie, czyli bardzo subiektywne spojrzenie, to także chcieliście obiektywnie spojrzeć właśnie to pod względem rynku gier i tego ile kosztuje ta gra oraz jak, do czego ona się porównuje i też dyskutujecie tam, chyba wyczytacie wtedy komentarze ludzi, którzy się z wami zgadzają ale też bronią tej gry. Więc ja tylko e... jedną rzecz jeszcze zaznaczę, bo muszę. Lords of the Fallen to jest gra, która posiada w sobie system, że jeżeli kupiliśmy pre i tam jakąś wyższą wersję, dostajemy więcej consumables na początek, czyli mamy więcej przedmiotów leczących, które są zużywalne i mamy dostęp do lepszej broni i zbroi na samym początku. Dla mnie, I nawet. Dla mnie nawet w single playerze to jest nieakceptowalne. Uważam, że to jest po prostu pay-to-win. Jeżeli w grze możesz sobie do single playera kupić lepszy gier, ale yy, jest jeszcze jeden element, coś co ja o tym nie wspominałem, jest jeszcze jedna rzecz przed którą yy, bardzo się twórcy nie zabezpieczyli. Ta gra ma bardzo intensywnie rosnący RMT. Nie wiem, czy jesteście tego świadomi. Ja okay. dostałem już kilka propozycji od takich, wiecie, Shady stronek, które. Ja też dostałem. Które y, zajmują się sprzedawaniem przedmiotów w grach i najczęściej sprzedają do gier online. I tutaj, y, no, Szapoba, bo powiem Wam, że jestem w szoku, że można było tak źle poprowadzić single-playera z funkcjonalnością online, żeby. E, zainteresowały się nim strony sprzedające gier za pieniądze, no nie? Ale ja, to... Ja, 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 to jest A, chyba to... pierwsza na rynku taka gra. Też mi się tak <grytanie> wydaje. <grytanie> Czyli wy od D4 na to mówicie? I, I normalnie tam można sobie kupić wszystkie przedmioty w grze, tak że ktoś ci je da, i nawet możesz sobie Expa kupić, ponieważ ten Exp jest z tymi czaszkami i jest tak niezabezpieczony system tradowania, bo w Dark Soulsach jest ten system tradeowania, nie możesz dać komuś broni z bossa, jak on wejdzie do gry na samym początku, bo jest to zabezpieczone pomiędzy upgrade'ami konkretnej broni i segmentów gry, które musisz zrobić. Tutaj niestety, i ja też pragnę zaznaczyć, że jeden z deweloperów gry wypowiedział się, że oni mają najlepszy system. System online, jaki kiedykolwiek został zrobiony w Soulslajkach. -like I to jest idealna kontra na to, ponieważ zrobili system, który w ogóle nie zabezpieczył się przed potencjalnym tradowaniem przedmiotów za pieniądze. Więc ja, jako kontrę muszę powiedzieć, że jestem w szoku, bo uważam, że to jest najgorszy system online, jaki kiedykolwiek można było stworzyć w Like'u. Ej, to było dla mnie tak niewiarygodne, że z RMT w Like'u, że na początku jednak myślałem, żeby my chyba od Diablo znowu gadacie. Nie, serio, jest. tak jest. No to <laughs> no, 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 no. jest szok trochę, nie? No jest szok. No, też nie wiedziałem, właśnie, że coś takiego się tam pojawiło. Dawid, kolejny. E, dobrze, kolejna to jest 17 października, czyli dokładnie w, no, w połowie miesiąca e, wchodzi Diablo 4 na. Steam. Niektórzy już zapomnieli, niektórzy chcieli już zapomnieć, niektórzy chcieli na, niektórzy nadal by być. chcieli niektórzy <laughs> 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 by chcieli zagrać w tą grę, różnie z tym bywa. Natomiast każdy z nas, który tutaj jest grał w tą grę, jedni ja na przykład zakończyłem ją po prostu na przejściu jak gry single player, czyli fabułę poznałem jak wygląda ten nowy świat w tym Diablo i w sumie tyle się dla mnie zakończyła ta gra. Ja nigdy w Diablo nie grałem z elementami online, w rankingach ja się tym nie bawiłem sezonami i dzisiaj ja bym chciał, żebyśmy faktycznie się nie rozwlekali nad tą grą, bo już o tym na temat tego też gadaliście, recenzowaliście, mm -hmm. gadaliście. Multum jest kontentu, na pewno. Jak są sezony, to wtedy Ty, Piotrek, Kiszak Piotrek wtedy też nagrywacie na, na swoje kanały wideo. Natomiast 17 października wchodzi Diablo. Na ten moment, czyli ponad dwa, no już prawie 15-20 dni za niedługo będzie. Jest tylko i aż 4000 wystawionych recenzji. Oczywiście one nie są miarodajne, no bo jednak zdecydowana większość nie czekała, aż tak czy w ogóle wejdzie na Steam, bo o tym nie było mówione chyba podczas premiery, nie? Więc każdy kupował na battlenecie i kto miał ją kupić, to kupił. Więc na ten moment jest 4000 wystawionych recenzji. E, większość to jest pozytywnych, ale ledwo, bo 57%. Wiadomo, że większość recenzji to jest na zasadzie, wstawili jakieś emotikony, że ktoś robi kupę w ASCII albo, <noise> e, albo że e, bawią się po prostu możliwościami wstawiania emoji i co można z nich ułożyć. Więc one nie są raczej miarodajne, jest to jakiś taki bunt. E, kupili, pewnie oddali, wiadomo, no, tacy taka jest społeczność ludzi ale tak to jest, jak ktoś kogoś bardzo mocno zdenerwujesz i naciśniesz mu na odcisk, nie? więc ta osoba wtedy też yy, nie chce dać za wygraną. Gra kosztuje 350 zł aktualnie. Ile jest miesięcy po premierze? Ale już był parę hmm, przecen 3? i na Steamie też już była przecena. 20%. Kosztuje 349 zł, edycja podstawowa. Wiem, że ona miała jakąś premierę, przepraszam, przecenę, kiedy ona wchodziła. Natomiast dalej ceny są takie. Na Steam, jak teraz patrzę: Diablo 4 349 zł podstawowa wersja. Ta Deluxe Edition, czyli troszkę lepsza, 409 zł. I oczywiście Wisienka, czyli Ultimate Edition, nadal 459 zł. Ale już tu nie dostaniecie żadnego szybszego akcesu do grania, bo już wszyscy grają, nie? Mm -hmm. Bo już się troszeczkę przecinek o jedno zero, za daleko posunął, bo to nie, dziesięciokrotnie mniej <grym> powinno być. Partner. Ja bym chciał porozmawiać na ten temat. Jak myślicie, czy to jest część większej akcji, większej migracji i po co to w ogóle było? Czy gry Microsoftu generalnie są na Steamie? No są, nie? Ja myślę, że niedługo <grym> wszystkie, wszystko zobaczymy na, jakby na większej bo... ilości platform i tyle. Bo my wiemy właśnie... co się stało też z Blizzardem i z Microsoftem ostatnio. Nie? Mi mhm. się wydaje właśnie, że Piotr, Piotr tutaj dał dobry trop, właśnie wszystkie gry w zasadzie są Microsoftu tutaj dostępne a na początku Blizzard zawsze się zarzekał, że nie, oni nigdy na żadne inne platformy nie pójdą, Battle.net i koniec i nic więcej i nagle widzimy migrację na Steama dziwne, że zaraz po tym jak to poszło pod zielony szyld, tak więc być może mhm. z tym jest to niejako powiązane nie? więc myśl, myślę, że to jest dobry trop. A ja nie mam teorii żadnej. W ogóle nie zastanawiam się. Ja jak miałbym powiedzieć, to bym powiedział, że to jest ostatnia szansa Blizzarda na wydojenie pieniędzy z frajerów, którzy jeszcze ufają tej marce i po prostu to jest taki finalny milkout, taki cash out, no nie tego, co mogą się jeszcze nachapać przy obecnym zarządzie i nie, i, i nie wydaje mi się, żeby to było jakakolwiek głębia powiązana z Microsoftem. A mi się wydaje, że oni nie muszą jakoś mocno walczyć o zaufanie ludzi, bo wystarczy... Bo już go nie ma. Nawet nie, inaczej, że im wystarczy jedna dobra rzecz, że im wyjdzie i ludzie już zapomną wszystkie złe. Na przykład e jak zrobią jakiś dodatek pokroju, na przykład Legionu, ulubionego wcześniej, w Wowie, to już odzyskana jest zaufanie. E jakby ale... No. Ty myślisz, że e, gracze Diablo grają w WoWa i wszyscy grają we wszystkie gry Blizzarda? Bo chyba tak nie jest, że wszyscy no, generalnie Blizzard grają o... we wszystkie gry regularnie. Mówię znaczy tylko, że ja wiem o co chodzi Piotrkowi, ja trochę byłbym w stanie stanąć właśnie po stronie Piotrka, bo Blizzard jest teraz na takim etapie, że przechodząc właśnie pod Microsoft, Jedna dobra decyzja może wymazać te stare na tej podstawie, że pokaże, OK, zobaczcie, to jest teraz w naszych rękach i my o to zadbaliśmy. I to tak, może ale bardzo szybko. Nie mocno będzie zaufanie do Blizzarda, PR. tylko do Microsoftu. Dokładnie to, do Microsoft tak. To tak. Ale oni są teraz w pozycji, gdzie będą mogli to chyba łatwo odbudować, ale no to będzie musiało być konsekwentne, no nie? Jeżeli oni zrobią jedną dobrą rzecz, a potem jedną złą, to mi się wydaje, że każdy powie, OK, dobra, jest tak samo jak wcześniej, nie? Ale są w takiej dobrej pozycji. A jeszcze tylko na zakończenie, może temat o Diablo. Chciałem powiedzieć, e, właśnie na początku myślałem, że o Diablo mówicie a propos RMT. E, ja dowiedziałem się, że w Diablo generalnie większość gameplayu obecnie w tym sezonie polega na farmieniu wyjściówek na Duriela, który mhm. jest takim damage sponżem dropiącym najlepsze przedmioty. Ale mhm. że rzeczywiście ludzie odkryli sposób, e, oczywiście nielegalne, dupowania tych, czy klonowania wyjściówek na Duriela. E, a wystarczy, że ktoś z tobą wejdzie, więc ludzie, z tego co kojarzę, chyba, no, prawdopodobnie sprzedają za prawdziwe pieniądze to, że razem z tobą wejdą na niego. Czyli generalnie cała mechanika zarabiania przedmiotów i zwiększenia siły postaci w grze okazało się, że jest oparta o mechanikę, która jest zepsuta. No, no na Diablo pewno w, tyłu, Wiesz, że jakby w poprzednim sezonie był problem z kopiowaniem Golda, teraz jest problem z kopiowaniem wyjściu Duriela, który dropi najlepszej ten w grze, więc można powiedzieć, że tak. To kanonicznie w kolejnym sezonie będzie problem z kopiowaniem postaci albo ekspa, co? Mm, może. Ej, A Piotr, no, no, nie no, pograłeś tak, 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 no, jeszcze ten sezon. Ale wyśmiemy taka śmieszna rzecz, że dało się chyba wejść postacią z Eternala na sezon, nie? Przez chwilę. No. Aha. Był taki Piotrek, badminton. ale ty pograj sezon. Powiedz tak jeszcze o, pokrótce o tym sezonie, nie? No, bo ten sezon teoretycznie, jak my go komentowaliśmy, to przyznaliśmy, że tam jest y, dużo fajnych, takich matematycznych zmian wprowadzonych, które mogą pomóc temu w tym korzeniu rozgrywki, prawda? Ale finalnie, gameplayowo, to się nadal nie spina, nie? Z tego, co mówiłeś. Tak, wiesz co, oni poszli w dobrą stronę, ale część rozwiązań jest tak jakby, że nie wiem kto to zatwierdził i jakim prawem. Na zasadzie, wiesz, na przykład nie oczekujesz jakiegoś kosmicznego quality of life, że gra coś zrobi za ciebie, ale przykładowo jakby jednym z takich teoretycznie najciekawszych rzeczy w nowym sezonie jest to, że masz nowe moce, nie? Tam to są mm -hmm. moce wampiryczne no. i je da, da się levelować tylko po jednym punkcie. A ja tylko coś powiem mocy. o tych mocach i zobaczymy, no. czy przywidzę. Bo y, w pierwszym sezonie mieliśmy nowe moce wkładane do biżuterii, teraz no. mamy nowe moce wkładane do zbroi. Jestem ciekawy, no, no. czy w trzecim tak. sezonie będziemy mieć nowe moce wkładane do broni. <laughs> Jeżeli, <możliwe>. oni pójdą... <laughs> Jeżeli oni pójdą. Jeżeli oni tym masz, pójdą. Masz kontent to... masz na 12 sezonów Masz, no widzisz. Ale jak to sobie to tak liczyłem w głowie, nie? Że za każdym razem powiedzmy farmisz dwie godziny krew. I po dwóch godzinach masz tej krwi dwa tysiące. No to w jakiejkolwiek normalnej grze, gdybyś miał wydawać jakieś punkty, żeby ulepszać swoje, nie wiem, moce, no to prawdopodobnie mógłbyś to zrobić szybko i łatwo. Nie, w diablo 4 to wygląda tak, że musisz pojedynczo, po jeden, po jeden exp, tak jakby klikać, to trwa parę sekund musisz jakby użyć chyba cztery kliknięcia na wydanie jednego expa i no... Część I masz takie sesje mus... klikania po prostu. Tak, tak, ale... tak, że idziesz i minut nie myślisz, klikasz, że to będzie... Też... Mhm. A może to będzie dobre podłoże do tego, żeby w przyszłości na przykład obejrzeć reklamy, żeby wszystko naraz wydać? Co? Bo to tak. A może, bo na grach mobilnych bardzo często jest coś takiego. To strasznie tak mi zalatuje taką celową toparnością, coś. którą gry mobilne naprawiają za pomocą właśnie wydawania pieniędzy albo oglądania reklam, nie? Mi się ci, że tak jestem, jakby, nie jestem aż tak cyniczny. Nie wierzę, że zrobią to. Sposób, ale no... w jaki ty to opisujesz, brzmi jak mechanika hmm. przedstawiona w tak zły sposób, by potem ewentualnie móc to jakoś naprawić. I na ten temat yy, tworzenia produkcji przez Blizzarda dużo twórców się już wypowiadało. Że Blizzard bardzo często przedstawi coś w taki sposób, by potem móc to samemu naprawić. Czyli I... e, P2C, tak? Pay for convenience. W ten, w ten, w ten chcę no nie chcę mówić, że oni to naprawi, naprawią za pomocą właśnie jakiegoś paywalla albo czegoś takiego, ale bo nie zawsze to związało się z naprawianiem tego paywallem, ale Blizzard bardzo często właśnie miał już takie praktyki za sobą, że robił systemy tak, yy, tak nieprzemyślane, że potem dawało im to takie... Yy, dobre podium do pokazania się z lepszej strony, że jesteśmy tam, jesteśmy świadomi, że to ma problemy i zobaczcie, my mm -hmm. to naprawiamy. Tylko, że to okay. są rzeczy, które nie powinny być zepsute u podstawy, prawda? Mm -hmm. Dokładnie. A generalnie, żeby tak to zakończyć, może chciałem tylko powiedzieć, że na takim poziomie trochę filozoficznym tego, jak to wygląda, coś, co powinno sprawiać graczom największą frajdę, czyli stawanie się silniejszym, zostaje przekształcone w mechanizm, który budzi twoją frustrację. To jest Absurd, że motyw stawania się silniejszym zostaje sprowadzony do czegoś, co cię w kurwie ostatecznie. Że ty nie chcesz dochodzić do tego momentu, w którym musisz stać się silniejszy, bo wiesz, że będzie się wiązał z 15 minutami przeklikiwania okienek. No, no nie, to brzmi bardzo źle, nie? To brzmi no, bardzo źle. To brzmi, jakbyś się męczył, nie? I to nie chodzi no. o siłownię, która w tobie wyzwala też pozytywne, mimo że się męczysz. No bo siłownie jest tak, że się męczysz, ale się cieszy, Tak, ale endorfiny pracują no wszystko, tak. no. No dobrze, czyli Diablo 4, rozumiem. Okej, okay, fajnie. Przypomnieli, że jest. Y <głosy> <głosy> ja już je instalowałem dawno, bo ja po prostu przeszedłem. Nie miałem też takiego zamiaru, ale faktycznie, jeżeli są osoby, i też widzę wśród moich widzów, którzy. Duże większe nadzieje miały. Nie ma co tym, jak że... sępy się nad trupem no. już e, no Przejdę, tak, przejdę tak. od razu do kolejnego tytułu, o którym tylko ja w sumie krótko powiem. Bo ja sobie zaznaczyłem, bo fajnie by było też e, mówić nie tylko o pc premierach, też są na konsole ekskluzywy, e, ale e, w końcu miałem możliwość zagrania w coś na Switchu, którego teraz, jeżeli ktoś e, ogląda, to pokazuje. I mam odpalone tutaj Mario Super Mario Bros. Wonder. Tak właśnie wygląda. Jest to też giereczka, która na Switchu została w tym właśnie miesiącu przekazana do, do, do zagrania. I słuchajcie, o Super Mario, osoby, które nie grają na Switchu, osoby, które mają Switcha, ale rzadko w, to grajo, w tą konsolę grają. Ja też mniej więcej w ten sposób myślałem, że kurde, to jest Super Mario. Ile można o Mario nagrywać gry? No bo tak, Mario znamy z dwu wymiarów z platformówki gdzie się wchodzi do rury gdzie się skacze tam na flagę i tyle nie ale to ile przez lata na różnych platformach ten Mario powstawał no jednak coś musiało w tym być ja zawsze się pytałem widzów ja co mogę oni powiedzieć mogą, co co oni mogą dodać no mów. mogę dobra to ja wam wytłumaczę dlaczego tak jest Mario jest grą która jest zrobiona w takiej formie w jakiej uważam że powinno się robić wszystkie gry komputerowe ponieważ Mario jest grą banalną do zrozumienia przez każdego Mario jest grą, która zrozumie czterolatek, jak już ma wytworzone te podstawowe umiejętności kognitywne, ale Mario jest grą, która jest matematycznie bardzo skomplikowana w swojej mechanice głębiej. To jest gra, która pomimo tego, że ma bardzo prosty typ gameplayu, ma bardzo dużo skomplikowanych mechanik, które jesteś w stanie wykorzystać. Jeżeli na przykład nie wierzycie mi w to, co mówię, to zobaczcie sobie, jak w Super Mario Maker 2, chyba to się nazywa, jak wyglądają poziomy zrobione na podstawie puzzli, czyli jakie tam są, tam, tam są stworzone takie specjalne labirynty, które zmuszają ciebie jako gracza do wykorzystywania konkretnych mechanik z gry, gdzie musisz mieć taką wiedzę na temat Mario, żeby wiedzieć, jak w ogóle przejść taki poziom, a do tego być jeszcze tak dobrym mechanicznie i tak zręcznym, że mi się wydaje, że mało który gracz jest serio, yy, byłby w stanie to bez żadnego problemu ukończyć, no nie? Więc yy, ja na przykład, ja nie lubię platformówek, ja nie jestem fanem Mario, ale uważam, że Mario pod tym względem jest świetnie zrobioną grą mechanicznie, co bardzo dobrze pokazują wszystkie challenge rany, speedruny i całe community, które no niestety u nas w Polsce w ogóle. Yy, się nigdy jakoś nie podniosło i nie powstało, ale za granicą w USA, w Europie Zachodniej, to jest szczególnie w Niemczech, to jest bardzo mocno widoczne, ponieważ to jest gra, która, tak samo jak Diablo 2, jest prosta do zrozumienia. Ale jest bardzo skomplikowana mechanicznie, i wystarczy sobie też na przykład zobaczyć, jak wygląda sposób poruszania się w tych Mario 3D, gdzie za pomocą rzucania i łapania tego kapelusza można przemierzać dystanse, które naturalnie są niemożliwe, ale jest to bardzo skillowe i bardzo ciężkie, nie? Tu mówisz teraz o właśnie Mario Odyssey, który też bardzo tak. fajnie mechaniki na Switchu właśnie pokazał, co można zrobić postacią, która w teorii jest zwykłym gościem, ale ma jeden jakiś przedmiot, który nagle się staje magiczny i ten magiczny przedmiot zmienia całkowicie rozgrywkę. Ale wracając do tylko do Wondera, to co powiedziałeś, to jest bardzo ważna rzecz, czyli że Mario faktycznie, jak sobie przypomnicie, to nie, było, nie miał poziomu trudności. Więc tak, podobnie jak do Dark Soulsów porównałeś, faktycznie każdy miał mniej więcej podobne doświadczenia, kiedy przeszedł Mario, ale nie każdy przeszedł yy, na takim samym etapie. Znaczy, nie każdy zostawił tą grę. Przejśniętą, no bo nie ma słowa chyba ukończoną, tak? <grych> z taką samą ilością punktów, z taką samą ilością znajdzie, Więc to też definiuje, czy chcesz być graczem na 100%, na 200%, czy na 300%. Ale i tak to, dalej. o czym mówisz, jest w nowych Mariosach już y, zmienione, ponieważ tam jest odpowiedni, <coughs> tak jakby to nie jest leveling curve, a to jest difficulty curve. I te gry mają różne poziomy trudności, oznaczone tymi gwiazdkami, i te ostatnie tak. poziomy to są tak wyśrubowane, że jeżeli ktoś ci powie, że przyszedłem wszystkie poziomy w Mario, to ty sobie myślisz: OK, stary szacunek, nie? Bo one są na naprawdę wysokim poziomie. To nie są samograje, to nie są proste platformówki, nie? Więc Mario ja. ma bardzo dobrze stworzony y, wzrostowy poziom trudności. E i mając też na porównaniu właśnie Odyseję trójwymiarową, w której naprawdę w trójwymiarze można mnóstwo zrobić, to właśnie też się bałem, że czym będzie ten Super Mario Bros Wonder, to ja też może też dla osób, które oglądają, też pokażę do kamery Eee, tak wygląda mniej więcej opakowanie eee, i w sumie wygląda niby jak każdy Mario z tyłu, też jak zobaczycie, to faktycznie no, platformówka, tak. Eee, I faktycznie ja tutaj wam pokażę teraz, jak wygląda odpalona ta gra, i ona wygląda faktycznie jak tą platformówkę Mario, którą kojarzycie, natomiast oczywiście w takiej pseudo trójwymiarowej oprawie. Eee, no i cała zabawa polega na tym, że faktycznie sobie wybieracie te poziomy i one są oznaczone easy, medium czy hard. Możecie easy ominąć, jak was nudzą i od razu pójść w same hardy e, i w ten sposób zdobywacie po prostu potrzebne te gwiazdki do przejścia dalej. Tak samo było w Odyseju, trzeba było odpowiednią e, ilość zdobyć. E, natomiast tutaj wiecie, w, tak, co może być nowego? No, to, że się Mario przemienia w słonia, to może być śmieszne <laughs> dla ludzi, którzy nie grają, ale faktycznie nie, jest to, jest to nowość, bo nie było do tej pory możliwości przemienia znaczy... się w słonia. To brzmi teraz, śmiesznie, to prawda, to co ty ale mówisz, ale potem, jak trąbę, jest Super Mario Maker podąbę. i tak, masz 30 no? Mariosów, które wyszły, i nagle masz grę, w której się łączą te wszystkie mechaniki. To gra, to ta gra się staje poe wśród platformówek, serio. I to brzmi komicznie, ale naprawdę tak jest. Ja sobie na sen oglądam, mam takich ziomeczków właśnie, którzy robią te takie poziomy właśnie stworzone z puzli i no tam jeden ziomek no siedzi przez dwie godziny, próbuje rozkminić jak przyjść dany poziom, bo tak są połączone te mechaniki między sobą, nie? I to już na przykład, jak to wyszło w tym łąderze, że Mario może zmienić się w słonia, który ma trąbę, i na przykład tam jest mechanika, wiesz, teraz pozyskiwania wody z jeziora, podlewania kwiatów, to daje już coś nowego, i to też faktycznie na przyszłe odsłony Mario się może przenieść. Na przykład Mario w tej odsłonie tak. może być stary wiertłem, który wierci stary w ziemię. No to to też z czegoś nie było, i to też może być wykorzystane, bo Mario zamiast power-upa, który daje ci ogniste firebole, może robić bańki mydlane, i to też ci powoduje, że masz mnóstwo możliwości, co można z tą bańką mydlaną, możesz być w tej bańce, latać w niej, wiesz, niby takie pierdoły dla osób, które nie lubią Mario i nie mają Switcha, nie mają po prostu konsoli Nintendo, ale dla osób, które grają w te gry to faktycznie widzą już do przodu co może być, w jaki sposób to być wykorzystane. No i, i to tyle w sumie chciałem powiedzieć o tym Mario, że fajnie jest sobie przypomnieć, bo wiem, że dużo osób, moich widzów ma Switcha i niektórzy zapomnieli, że go mają. Więc naprawdę jest tak, ja kupiłem Switcha na premierę Let's go Pikachu. Tą wersję jeszcze mam tutaj z Pikachu i z Eevee. I, I potem przeszedłem jeszcze, może trzy gry, i tak naprawdę go zostawiłem w szafce, siedział i teraz sobie go odkurzam. No i to tak. To kurde, Co to dalej jest, nie jest premiera z października, ale a propos gier na Switcha, to miałem ostatnią okazję zagrać w bardzo ciekawy tytuł też, to może wam opowiem. I nawet nie wiedziałem, że tego typu gry istnieją. Ring Fit Adventure. Coś wam tu mówi? Tak, ja tam gram. Czy ćwiczysz i grasz, no? Tak. Tak. A to chyba nie, całkiem nie na ten podcast, co? O Ring Fit Adventure, ale no. Last bardzo to jest fajne. też dobry, wiesz? Dobra. <laughs> <laughs> nie, no, Ring fit Adventure. Ten poe wśród gier sportowych. Chyba no. <laughs> <laughs> no, Co to mamy dalej? Spiderman. O, i to jest e, ciekawe. Marvel Spider man Arcedikus. 2. Ojen, e, to jest gra, e, którą niestety właśnie z powodów e, życiowych ograłem kilka godzin, ale już teraz mogę w zasadzie bez żadnego takiego zastanowienia powiedzieć, że jest to bardzo bezpieczny sequel. nie? Jeżeli komuś podobała się jedynka, absolutnie nie zawiedzie się na dwójce. W ogóle e, będzie się przy tym świetnie bawił, ale znowu, kiedy na to obiektywnie spojrzeć, no to. Gdzie jest coś nowego, tak? I, i, I tutaj byłby pewien problem, i to byłby taki bardzo konkretny zarzut, w stronę tej gry, że e, fajnie, ale dlaczego tak bezpiecznie? Gdzie są ja muszę nowości? jedno pytanie e... zadać dotyczące tego. Czy to jest typowo konsolowa gra, która się przychodzi sama, czy to jest gra, która jakkolwiek będzie coś wymagać od gracza? Wiesz, co to, to wszystko zależy, co masz na myśli, bo z jednej strony nie jest to jakaś wybitnie trudna gra, tak? Ale, 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 że tak powiem, trud masz opcjonalny i to się bardzo fajnie kompletuje. Ja w jedynce wbiłem platynę, bo w jedynce, i tak samo w dwójce jest zresztą, czyli znowu mówię, kopiuj w klej troszeczkę, że jak masz walkę, wiesz, możesz sobie rozklepać tam wrogów i wiesz, nawet się na tym nie zastanowisz, wiesz, zero wyzwania tak naprawdę, ale kiedy chcesz ją sobie platynować, kiedy chcesz zdobywać punkty, to już ci gra stawia pewnego rodzaju wyzwania tutaj, podbij wrogów kilka razy tutaj ich do ściany i czasami, wiesz, nawet sama arena na której walczysz jest tak przystosowana, że ty musisz kombinować jak to zrobić, nie? Ale mówię, ja to ci mówię po, wiesz, pięciu sześciu godzinach może, wiesz, wrażeń. nie wiem mm -hmm. jak to jest dalej, więc, więc nie powiem ci w stu Tak więc walkę mamy e, identyczną, ale e, nieco zmodyfikowaną wizualnie, bo powiem wam szczerze, bo teraz, e, jeżeli ktoś się nie interesuje, to w bójce teraz faktycznie mamy i Parkera i Moralesa, czyli mamy dwóch Spidermanów na raz. No to było reklamowane nawet na samym początku i świetne, co mi się bardzo podoba. To jest to, że jeżeli wybierzemy sobie byle którego i latamy sobie pomiędzy, Mieście, co nadal jest doskonałe. No Czekaj, tak naprawdę... Peter Parker to Superman, tak? Tak, tak dokładnie. Tak. <laughs> tak. W, każdym razie, w każdym razie, kiedy bujamy się po mieście, bo tam bujanie się po mieście jest nadal doskonałe. To jest najlepsza gra z otwartym światem, gdzie po prostu buja się nie korzysta w ogóle z systemu szybkiej podróży, który jest tam obecny to jest uber przyjemne, uber relaksujące. Jest też takiego, okej, okay, no masz jakiś taki randomowy, randomową potyczkę, tam gdzieś bandyci, tu trzeba ich wybić i tak dalej i często jest tak, że jak masz jednego Spiderman'a wybranego, nim sobie biegasz i, i, i czyścisz to miasto, to ci się drugi przyłącza, tam sobie jeszcze piątkę zbijecie i wiesz dwóch bohaterów na pierwsze resztę. To bardzo fajnie wizualnie wygląda, ale skoro mówimy o wizualiach, to tak, jedna rzecz, co, to jest pierwszy raz, kiedy poczułem, że mam PlayStation 5, a nie PlayStation 4, który ma o jeden wiatrak więcej, bo jest to pierwsza gra, którą ja kojarzę, w której mam tryb performance z ray tracingiem, jasne trochę ograniczonym, ale działa tam ten ray tracing, bo nowa, nowa, jakby nie patrzeć mamy generację, nową generację, a wszędzie 30 klatek, jeżeli chcesz na smaczki patrzeć, teraz to wygląda super nie i tutaj wielkie propsy, że udało im się to zrobić ale z drugiej strony widać, że oni korzystali z tych samych assetów bo nawet wrzucałem na Twittera screeny, że po prostu bujasz się po parku i nagle gdzieś w parku wisi ci chodnik. Albo lampa ci wisi na niebie bez, wiesz, bez żadnego podłoża. No bo, wiesz, oni czyścili tę samą mapę z jedynki, ale kilku asetów okay. po prostu nie usunęli, nie? To, to po prostu widać to, nie? To ciekawe. Eee, co, co jeszcze... Eee... Spider-Man, jeden i drugi zresztą potrafią latać. To mi tak nie do końca akurat odpowiada, bo mówię, ten system bujania się jest spoko, bardzo mi się podoba. I to, że oni sobie latają, no to jest trochę powiązane z tym, że teraz mamy tą drugą wyspę i musimy się no, przez całą rzekę przedostać. I w jedynce było tak, że jak wpadliśmy do rzeki, no to on się sam wydostawał. A, a, a teraz, no. Płyniemy, nie? W sensie lecimy na, na drugą wyspę, więc to jest tym spowodowane, ale to jest trochę klanki, to im nie wyszło. Poza tym jednym aspektem, movement jest nadal cały czas doskonały. To jest cały czas też takie kino fajerwerkowe, nie? Że, to, okay, jest to jest płynne takie kilka... chyba, nie? To tak wygląda. Oj, to jest doskonałe, nie? bo cofam się teraz do tego momentu. Uwierz mi, musisz kiedyś spróbować usiąść, pobujać się. Jest świetne. To jest najlepszy moment, mm -hmm. jaki kiedykolwiek był w grach z otwartym światem. W ogóle wiesz, nawet to, jak ty, wiesz, suniesz się na tej pamięci, nie wiesz, odbijesz się od budynku, to wszystko jest zanimowane. Wiesz, bardzo płynne to jest, tak jak powiedziałeś, ale do czego. Do czego A to wymaga jakichś e, chciałem... inputów konkretnych, czy to się samoczynnie tak jakby dzieje? To i się trzymasz... W 90% dzieje samoczynnie, ale to jest relacja. Okay. Inaczej, to nie jest tak w pełni zautomatyzowane, bo wiesz, też decydujesz, wiesz, kiedy chcesz wystrzelić tą pajęczyną, wiesz, czy chcesz blisko ziemi polecieć, bo wtedy szybciej niejako, wiesz, bujasz się. Więc to. To jest intuicyjne, na tej zasadzie Ci powiem. Nawet nie wiem, czy to jest zautomatyzowane, czy to jest po prostu tak intuicyjne. Naprawdę, wiesz, co, tutaj wyjdę na pewnego rodzaju ciemniaka, ale naprawdę nie wiem, czy to jest to, czy to jest to, nie? Mhm. A... Ale mówię do samej historii, to mówię, to jest typowe kino fajerwerkowe, tak? Czyli, czyli wykonujesz jakąś misję, nagle masz taki fan serwis, że wiesz, no ja lubię Spidermana, tak? I nagle mam jednego Spidermana, drugiego Spidermana, wiesz, masę akcji, świetne, świetne, wiesz, sceny walki i tak dalej. No jeżeli ktoś wychował się na Spidermanie, będzie tutaj kompletnie ukontentowany. To jest taka, taka laurka dla wszystkich fanów Spidermana, tak było z jedynką, i tak jest z dwójką, nie? E, powtarzalność, e, masa rzeczy wykorzystanych z jedynki, bo nawet niektóre animacje są wykorzystane. No to jest taki na pewno minus, którego się można przyczepić, ale jak dla mnie jest to bardzo fajna, bezpieczna premiera. E, I myślę, że jeżeli ktoś by się na e, spider mana zdecydował, to się nie zawiedzie. Okej. Okay. Brzmi sensownie. Piotrek, co powiesz na ten temat? Mm, nie lubię superbohaterów, więc wolę przekazać. Powiedź, <laughs> okay, więc dobra. Ja też właśnie nie za bardzo jestem w świat superbohaterów, no nie? Więc. Y no ja Spider-mana. No, żeby nie było, żeby nie było, ja też nie, nie. Ja ja okay. tylko spider wiesz. Kojarzę, kojarzę, wiesz, Batmana, Supermana wiadomo, te takie standardowe postaci, wiesz. Oglądałem wszystkie filmy Marvela, wiesz, te Endgame, Avengers i tak dalej, to jest, wiesz. To jest jedno, ale Spider-mana po prostu kojarzę z tego, że to był, wiesz, pierwszy komiks, który jeszcze odziedziczyłem po ojcu, wiesz, jeszcze pierwszy numer w Polsce, gdzieś tam miał wydane i po prostu jakoś tak zawsze byłem blisko tej postaci, nie? Ale też takiej. Okay bohaterowie to nie jest jakiś mój konik nie? i myślę, że też bo ja też jestem osobą, która nie zbiera komiksów, e, zna oczywiście Spidermana oglądała i także grała, bo mam teraz retro e, swoją kolekcję grę Spidermana z ps jedynki e, tak i, to i, był świetny i z jedynki, Spidey z dwójki, e, bo ich było tam, tak, takie różne były te Spidermeny, więc też one się trochę różniły trzeba wiedzieć, natomiast e, faktycznie jakbyś zapytał osobę, takiego retro gracza który kiedyś grał na Playstation 1 czy 2 ze, w pierwsze Spidermeny to on raczej nie powie ci, że o, Spider-Man to była ta gra, gdzie człowiek-pająk, wiesz, fajnie walczył, albo pinał się po budynkach, tylko pierw powie, że właśnie zajebiście się po prostu fajnie na tych E, pajęczynach latało między budynkami. To była pierwszym gra, która to dawała fajne, wolność no. i to było coś, czego nie było w innych grach. I faktycznie tak ja zapamiętałem, że mimo na tą grafikę, że się ładowały te tekstury mi na wprost ode mnie, te dwa budynki na krzyż, to jednak to, że ja płynnie e, wystrzeliwałem tymi e, pajęczynami, to to było mega fajne. W pierwszym Spider manie to w ogóle to wczytywanie tych budynków było rozwiązane narracyjnie na PS1, bo tam chyba był jakiś gaz wypuszczony w miasto, nie nie wiem, czy pamiętacie. I dlatego nie było widać nic pod budynkami, i budynki były widoczne z bardzo małej odległości. Więc to jest, to o. było ciekawie rozwiązane. Ale ty pokazujesz Spidey'ego dwójkę, ps 2 nie Sp Sp Ja nie wiem. Ja nie, Spiderman 1 tak, że... to jest, tylko że na dwójce już był troszkę lepszy. Ja tutaj się wtrącę, ale być może wiesz, yy, nie mam racji. Yy, może gaz, ale ja nie wiem, czy to nie był Sandman, że on ten, ten piasek miał. Tak samo zresztą się dwójka zaczyna od tego. Nie, to nie, tego, nie był to Sandman jak, na jak, pewno. Nie? Nie? Na okay, pewno okay, to dobra. nie ustanę, bym pamiętał. Okay, dobra. Ale nie wiem, może ktoś poprawi, może ja też się mylę. E, może, może ktoś to pamięta. Co mamy dalej, gaz, chłopaki? Piszą. ludzie, tak. No mamy te, temat, który w sumie jest mi bardzo bliski, ale yy, jak widzę, ty mnie ubiegłeś, bo jednak 24 października wychodzi kolejna gra. Już całkiem niedawno mieliśmy do czynienia z piękną adaptacją właśnie znanego już uniwersum, a mianowicie pana Goluma. A teraz mieliśmy The Lord of the Rings: Return to Moria. Jest to gra survivalowo craftingowa dla fanów, by się wydawało takich gier jak Rust. Walheim, wszystkich gier, gdzie się zbiera, tworzy, buduje budynki, tworzy się broń, pałkę, a następnie. Tak była sprzedawana, chodzi, tak była marketingowana na pewno, tak, tak by jest. na tej podstawie działały te gameplay, i to była gra, która faktycznie miała. Yy, każdemu by się wydawało uderzyć w ten typ gracza. Kto z was to ograł poza mną? Yy, nie, ja tego nie ogrywałem, bo mnie. Wiesz co ci powiem po pierwsze, uniwersum e, mnie nie interesowało, mhm. a po drugie bardzo skutecznie e, odrzuciły mnie dwa filmy, które widziałem. Mianowicie jeden to był taki teaser, gameplay a side drugi -a. to już był gameplay. Gameplay Oj. był nagrany prawdopodobnie. Ja mam często tak, że e, bardzo dużo deweloperów potrafi robić gry i znają się na tym, ale nie wiem dlaczego nie, znają nie potrafią ich pokazać, żeby, sprzedać. Nie potrafią ja to... nagrać fajnej reklamówki tej gry i nie wiedzą co jest fajne, nie? i pokazali to najgorzej jak się da. Chodzenie po drabinach niczym z e, lokacja z Dark Souls, e, gdzie najważniejszą rzeczą było pokazanie stawiania wierzcli, domków, gameplay walki, to skupili się na takim sztucznym pokazaniu drużynowej gry i podobnie była taka, nie wiem czy kojarzycie z antemem, że też chcieli pokazać nie, że patrzcie, o oh, hello, co robisz? A oh, witam serdecznie, melduję się na e, wspólne granie. Takie sztuczne pokazanie, że gracze są tacy The oficjalni i tak też mieli. I roleplayują, jak w The Division, nie? Mhm. No to dobra, to ja wam powiem tak. Ja ograłem, e, nie przyszedłem niestety, ale ograłem to w ogóle w Dłosie z Dobrodziejem. E, I tu muszę zaznaczyć, że ja to grałem po kilku piwkach. <laughs> ale... <laughs> na trzeźwo e, się nie da. <laughs> wydawałoby się właśnie, że to mogłoby pozytywnie wpłynąć na odbiór tej gry, jeżeli grasz po kilku piwkach z kumplem. I powiem wam tak, na samym początku... E, ja bardzo lubię Lord of the Ringsy, bardzo lubię w ogóle Petera Jacksona, mam nawet tatuaż jeden z filmu Petera Jacksona, ale nie z Lord of the Ringsów, ale z Braindead'a, więc jestem e, bardzo dużym fanem twórczości i kogoś, kto potem adaptował te filmy, prawda? I powiem wam tak... E, Kurde, no ciężko jest chyba znaleźć gracza, który serio tych Lord of the Ringsów nie lubi. Dobrodziej też jest faktycznie, był dużym fanem i na początku się zastanawialiśmy, jak to będzie wyglądało i na pierwszy rzut oka, po tym pierwszym gameplayu, który był fatalny, naprawdę. Nie, no, ja byłem w szoku, że ktoś w ogóle coś za coś takiego IGN-owi zapłacił, żeby to pokazać, bo no, no to to, 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 była karykatura gameplayu, nie? Nie wiem, nie wiem kto to zaakceptował, nie wiem kto w ogóle stwierdził, że chłopaki, to będzie dobry pomysł, żeby pokazać naszą grę w taki sposób. I komentarz że to obrazują, jak to ludzie faktycznie odebrali. To mimo wszystko na pierwszy rzut oka, pierwsze kilka minut w tej grze prezentuje się dobrze. Gra ma fajną, taką kartonową, bajkową kreskę, która jest wykonana po prostu poprawnie. Gra ma całkiem fajne intro, ten Cinematic, który do tego wprowadza. I ogólnie stylistyka tej gry powiedziałbym, że. Może ona nie do końca pasuje do Lord of the Rings, ale jest wykonana naprawdę poprawnie i tam się nie ma czego czepiać. E, I sam początek tej gry jest, no chcesz eksplorować, chcesz zobaczyć, co tam się dzieje. Niestety problem jest taki, że to jest gra survivalowa, tak jak Bonkol powiedział, która uważam, że my rozpisaliśmy sobie i to faktycznie jest dobrodziejem. Nie, nie wiem, czy jest ktokolwiek w Polsce, kto w ogóle więcej survivali coverował na YouTubie i na streamach niż dobrodziej, więc to też jest warte do zaznaczenia, że to jest no, profesjonalista. Nie wiem, może ty, Bonkol, byłbyś w stanie konkurować, bo ty też dużo znaczy, grałeś w survivali. Znaczy ja dużo grałem, ale nie tak jak on. On jest chory na głowę, jeśli chodzi o survivale, bo on mu dasz grę, gdzie trzeba patywać. I zbierać i on to robi, nie? W sensie ja wiem, no. bo on, on, on po prostu, to jest jego ulubiony typ gier. Tak jak twoje są slajki. tak jak Maciej czeka tylko połę. no to tak jak na przykład on <laughs> uwielbia po prostu gry survivalowo craftingowe i faktycznie I to, to Słuchajcie wie, no. i w trakcie tego gameplayu zaczęliśmy sobie rozrysowywać filary dobrego survivalu na... Yy, rozpisaliśmy cztery filary dobrego survivalu i teraz ja wam je w ogóle przytoczę. Pierwszy filar to była w ogóle możliwość eksploracji mapy na zasadzie takiego radaru, czyli cały czas powiększania swojego terenu yy, yy, tego... Discovery, no nie, nie mm -hmm. wiem, jak to nazwać po polsku. Po prostu sprawdzania przygody, wiecie o co chodzi, no bo surwiwale nie są liniowe. To nie jest tak, że wchodzisz do Survivalu na mapę i mówisz, dobra, idę teraz do punktu B, a potem idę do punktu C. Nie, tam się chodzi tak bardziej jak radar i cały czas badasz teren wokół, żeby zobaczyć sobie, gdzie możesz sobie na co pozwolić, prawda? Kolejny. Y Kolejny aspekt, który wyłoniliśmy, to był aspekt faktycznie budowania bazy i tworzenia swojego y, miejsca na, tym, na tej ziemi, na tym, na tym świecie. Y, filozoficznie trochę zabrzmiało, ale cały czas siedzimy przy survivalach. Kolejnym aspektem mieliśmy progresję surowców, a czwarty filar już y, nie do końca no walka, pamiętam, nie? czy był. Eee, chyba tak, ale Trzeba nie by jestem pewny. A, a czwarty, filar, czwarty filar, to był faktycznie element survivalu. My mówimy o grze, gdzie no musisz pić, musisz jeść, musisz schronić się przed zimnem, przed deszczem, przed przeciwnikami. I powiem wam, że jak my to, 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 to był kilkogodzinny gameplay, więc my to sobie tam powoli rozbijaliśmy i im dalej wchodziliśmy w tą grę, tym bardziej zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że niestety każdy filar survivalu jest w tej grze zrobiony całkowicie źle. Ta gra jest. Y ja nie wiem, do kogo ona faktycznie powinna trafić i komu ją można byłoby polecić. My doszliśmy do takiego wniosku, że może to byłby dobry entry level survivalu do pogrania z żoną, dziewczyną, chłopakiem, kochankiem, kto, który w ogóle nie jest zaznajomiony z grami komputerowymi i bardzo takie prymitywne mechaniki będzie w stanie łatwo zrozumieć. Albo do pogrania z dzieckiem, które też jeszcze nie rozumie gier komputerowych w ogóle, bo gra jest tak prostacka i to jest niestety smutne yy, i tam no wszystko co czemu można byłoby nadać jakąkolwiek głębię to jest niestety podkopane i tej głębi nie ma żadnej i co najgorsze jest to survival tunelowy no. jesteśmy w tunelach mori nie trochę śmieszne ale ich to zakopało dość mocno tak jak kastyldy w, sumie, w ja mam mori ja ale takie Pytanie co do branży, które może będziecie się lepiej orientować, bo mnie to zawsze rozpierdala, jak mamy taką markę nie? jak Lord of the Rings, która no, podejrzewam, że nie jest łatwo uzyskać prawa, bo to jest jednak, no, poprawcie mnie jeśli się mylę. To, jak to jest, że powstają takie tanie gry, że tak powiem? Znaczy, słuchaj, tanie. Na... Nie, ja ci ja powiem, się tak, ja to wytłumaczę zaraz. No. Jak ja to nie że To ja tylko powiem, bo my nie powiedzieliśmy na początku, bo no. są osoby, które w ogóle tym tematem się nie interesowały. Ta gra jest tylko i wyłącznie na pc tach tylko i wyłącznie na Epiku, także ona nie jest na Steamie, ona nie jest na. Na Microsoftie, ona nie jest na tam Ubi i tak dalej, ona jest tylko na Epiku, przez co automatycznie ta premiera przy, została przygaszona, bo no jednak, jak coś jest na Steamie, dużo szerzej dociera i kosztuje 167 zł, czyli 167 zł to też jest ważne, żeby móc na przykład porównać sobie ten typ rozgrywki czy gry na licencji mniej więcej do tej kwoty. Eee, a to co ty powiedziałeś też przez kogo została stworzona, to też nie została stworzona przez studio, którego nie znamy, bo między innymi to studio, czyli Free Range Games zrobiło na przykład Kalisto Protokół, albo, <laughs> e, no właśnie, na no, to mówię, e, albo Oddworld Soulstorm, czyli remake, e, znaczy nie remake, Edwarda. Soulstorm był, był, był nowym chyba, nie? Soulstorm, czy był remake'iem Warda, ale w każdym razie to nie jest nowo powstałe studio, które dopiero robi od pół roku, one już ma na swoim koncie parę gier. Mhm. I do takich znanych, takie, które się kojarzy. Mhm. Uh, no, więc jaki jest największy problem moim zdaniem memori? Taki, że gra jest całkowicie korytarzowa i każdy gameplay w tą grę będzie dosłownie identyczny. Zawsze się startuje w takim samym miejscu, zawsze progresja wygląda dokładnie w taki sam sposób, ponieważ jest to survival, w którym gra mówi ci, w których miejscach możesz zbudować bazę, i w których miejscach możesz iść do przodu i progresować? Tam nie możesz w pewnym momencie sobie stwierdzić, okej, okay, ja teraz idę na północ, bo po prostu na północy nic nie ma. Nie możesz na północy wykopać planszy, nie możesz kopać w górę, nie możesz kopać w dół. Po prostu gra mówi ci, że jeżeli chcesz pójść dalej, to idziesz teraz dalej w tę stronę i za no każdym gameplayem liniowy survival. Tak. Przecież to jest bezsens. No to jest bezsens. To jest pod tym względem absurd. A też tam nie można y, modyfikować, to się jakoś nazywało. Czyli tam nie ma też coś, czegoś takiego, że sobie kopiesz gdzie chcesz, tylko są wyznaczone miejsca. Masz wyznaczone miejsca, miejsca gdzie w których możesz kopać. Do Dokładnie. To jak w tym, że jak stare gry na psx się były, to tam, gdzie była ziemia trochę jaśniejsza, to tam mogłeś coś otworzyć. Dokładnie nie? tak to stary wygląda. Yy, I to jest totalna bzdura. Serio, No to jest, to, to jest, to jest idiotyczne rozwiązanie w tej grze. Ale dochodzą do tego, słuchajcie, jeszcze inne takie bardzo nieprzemyślane rozwiązania, ponieważ no, survival, w którym gra dyktuje ci, w którym miejscu postawisz bazę, to no, nie pozwala ci wczuć się w świat i w ten element survivalu, i faktycznie stawianie swojej bazy. Ale najgorsze w tym wszystkim jest to, że ta baza nie jest twoją bazą, tylko jest kolejnym przystankiem na mapie. Ponieważ po dwóch godzinach od postawienia bazy, ty znajdziesz drugą bazę, która jest identyczna, w identycznym miejscu, po prostu na innej części mapy. I nagle twoją bazę A musisz przenieść do bazy B teleportem, ponieważ są połączone ze sobą teleporterami. Więc o. nie masz tutaj takiego elementu, gdzie zaczynasz odwiecie takie chatki z główna z derta, jak w Minecrafcie, potem y, edytujesz to, wiesz, w jakiegoś kobla, bla, nie wiem, ja się nie znam na Minecrafcie, nie? Yy, I cały czas widzisz tą progresję albo w Seven Daysach, nie? Gdzie na przykład na początku. Yy, na jakimś po prostu zniszczonym budynku się osiedlasz, potem sobie robisz e, drewniany płot, potem sobie robisz e, podkop pod tym i fosę, potem stawiasz do tego jakieś barierki, które będą te zombie od ciebie odgradzać, potem robisz elektryczną siatkę, potem beton produkujesz, potem już sobie dodajesz jakieś dodatkowe elementy, spuszczany most i inne tego typu rzeczy. Nie. Tutaj masz jedną bazę, ona zawsze wygląda tak samo i nagle przychodzisz z bazy A do bazy B i nie masz żadnego elementu progresji twojej bazy. I to jest smutne. Ale tutaj to... Nawet jest tu... Ja nie jestem specjalistą surwiwali, bo w ogóle to nie jest mój gatunek. Żadnego nie grałem, ale dla mnie to nawet tak na logikę, że nie. umiejscowienie twojej własnej bazy, to jest to twój pierwszy wybór i ponosisz tego wszelkie wiesz, plusy i konsekwencje tak naprawdę. tak. tak? A, a, a tutaj... Jeżeli to masz ustalone z góry, to, to gdzie wybór? Gdzie twoje konsekwencje? Nie ma. Gdzie twoje, wiesz, emocje, tak? Masakra. Nie w Minecraft Arcadicus? Nie, nie. Jestem, jestem nieskalany tą grą, że tak powiem. Gigaludologiczny tytuł, polecam. Okay, ja to w Minecraftie y też dużo nie grałem, nie znam się, nie, na Minecrafcie, ale no, tak, tak jest. To, to, to jest to, co wspominaliśmy w lore'cach na początku, to jest stworzenie gry w konkretnym gatunku bez zrozumienia konkretnego gatunku, nie? I no i widzicie, Arkadikus w to nie grał, jemu jak to się przedstawi, on mówi, że to jest absurdalne, bo to brzmi absurdalnie, hmm. prawda? E, no to tyle o Mori. E, no, no jedyny plus, jaki serię jestem w stanie dla tej gry wyciągnąć, no to, to jest fakt tego, że to może być dobre entry level. Jak masz czteroletnie dziecko, z którym chciałbyś w coś zagrać, to ono zrozumie takie bardzo podstawowe mechaniki survivalu. E, ale no bardzo przykład... wzbraniasz się przed Minecraftem, tak? Jak rozumiem. Tak, 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 no ale no właśnie, Minecraft będzie chyba lepszym polem do tego mimo Oi, wszystko, Minecraft nie? Minecraft jest wspaniałą grą, bo daje, możesz, wiesz, nauczyć wielu rzeczy, nie? To hmm. całkowicie inne narzędzie. Minecraft przy tym jest silnikiem praktycznie e, pod grę. Tak. E, no, hmm. tu już jest taka gra. Ona Minecraft jest... ciężko nazwać w ogóle grą dla dzieci, nie? Powiedzmy sobie szczerze. No jest grą no dla każdego się... tak naprawdę. W zależności od co co tego, znaczy. że to jest silnik, że to jest jakiś ten, to ja się zgadzam, no, fest. Każdy znajdzie tam, co chce? I co jeszcze na zakończenie Mori powiem, że faktycznie te słowa, które ty powiedziałeś, Kiszak, czyli ona jest reklamowana, nawet jak sobie wejdę teraz, wstawiłem screen, tutaj wam link dam na czacie, możecie sobie otworzyć. Tak jest reklamowana, mniej więcej bardzo prostymi, więc infantylnymi takimi obrazkami, że faktycznie ta gra jest świetna dla początkujących, nie, czyli też mają wiedzą, kogo chcą tutaj zaskarbić, nie ma jest... surwiwalowych. Jaki to jest problem? To, so, to jest Władca Pierścieni. No jak robisz grę i uniwersum Władca Pierścieni, no, to do kogo to trafi? No to lat... nie trafi do dziesięciolatka. Kto się na to, to rzucił? Trzydziestoletnie pryki, nie? A właśnie, może trzydziestoletnie pryki, które grały tylko w FIFA do tej pory na kanapie, albo grały w Ponga kiedyś tam, nie? Weź coś w tym jest, bo teraz nawet przecież de facto Harry Potter już należy bardziej do starych dziadów niż do no dzieci, tak. tak? My się na to no, wychowywaliśmy, na a przecież Władca Pierścieni ma to samo, tak? Więc tutaj się zgadzam, no, do kogo, z kim, do czego, nie? No, dla mnie to jest, yy, w sensie, no, no. ja nie rozumiem połączenia tutaj Władcy Pierścieni, jeszcze też ktoś mógłby się zapytać, jak tutaj się przedstawia to całe uniwersum Władcy Pierścieni. E, ja wam powiem tak, jakby z tej gry wyciąć pojawiające się znaki i cytaty Gandalfa podpisane jako Gandalf, to ja nie wiem, czy ktokolwiek by się kapnął, że to jest powiązane z was z pierścieni. Serio. No, niestety fanserwis tam jest na bardzo niskim poziomie i yy, to nie jest gra, w której chodzisz i myślisz, ale zajbiście chodzę po Mori", nie? W ogóle tam tego nie czuć, nie? Orkowie? No wystarczy sobie wygooglować, jak orkowie wyglądają w tej grze. I powiedzcie mi, czy wam to przypomina opisy orków z... Władcy ja myślę, że to są gobliny serio, ja bo ja widziałem, ja widziałem, jak one w tej grze wyglądają, i one w ogóle wyglądały jak malutkie takie goblinki. Ja nie wiem w ogóle no. o co chodziło. To, to niepodobne no, no, było. Nie, no, na pewno to nie jest spójne. Znaczy, wiecie, no, no bo to jest też taka kwestia jak własnym Wiedźminem, prawda? Że gry wytworzyły w nas pewien e, wizerunek tego orka albo tego Wiedźmina. I my jesteśmy po prostu nastawieni na to, że chcemy, żeby to tak wyglądało, i każdy ma tworząc taki produkt własne pole do interpretacji tego, co było napisane w książce i przedstawienia tego w nowej wizji. Ale jeżeli coś jest tak utartym i schematem i jest takim klasykiem jak Lord of the Ringsy, to się tego nie zmienia, prawda? I ja no. bardzo mocno się pod tym podpisuję, to w ogóle widać teraz w najnowszych pozycjach Disneya, prawda? Ile to ma faktycznie? Ile to ma faktycznie miejsca, gdzie zmienia się bohaterów, którzy od 50 lat wyglądają dokładnie w taki sam sposób, w ich totalne nowe wersje? No, w momencie, gdy nikt o to nie pytał, prawda? Więc. E... To jest straszny znak dzisiejszych czasów, bo to dotyczy praktycznie wszystkiego, na czym my się wychowaliśmy. De facto, nawet jeżeli tego nie oglądaliśmy, to to, że tak powiem, masa klasyków zostanie sprofanowana w przyszłości mhm. niedalekiej. I. Jeżeli, jeżeli ktoś. Ja uważam, że jeżeli ktoś ma Pomysł na zmianę jakiegoś bohatera, to niech stworzy nowego bohatera, a nie zmienia utartego bohatera, w, wiesz, w swoją Dokładnie. Jakąś, tak? I Spider-Man, o którym gadaliśmy, podobno jest właśnie dobrym przykładem na to. Nie wiem, ja się nie znam na to, ale Dokładnie, właśnie Miles tak. Morales został w fajny sposób przedstawiony, jak chcieli stworzyć nowego bohatera w tym świecie, prawda? Opartego. Znaczy, o on, nie jest, on, nie, on, on nie jest nowym bohaterem w tym świecie, bo ogólnie Morales istniał, że tak powiem, w, w komiksach. On dużo później został e, tam wrzucony. E, ale nawet pomijając samo to, to po prostu to jak zachowuje się właśnie Morales, to jak zachowuje się um, Peter Parker, tak, to jak zachowują się bohaterowie poboczni, to jest niemalże w 100% pięknie oddane wiesz, tak jak to, tego fani oczekiwali, tak to jest gra mhm. skierowana do fanów tego komiksu i tak się powinno robić wszystkie inne gry, ekranizacje i tak dalej, jak ci się nie podoba wymyśl własny uniwersum, własnego bohatera i tak dalej, tak tyle. No, zgadzam się fest, no, podpisuję się pod tym co dalej mamy? E, przechodzimy już e, do... City no, Skylines ostatniej... jeszcze, nie było? City Sky... Tak, tak, City Skylines. E, kto z was grał w City Skylines? Ja Winkę? nie, ja nie gram w takie gry w ogóle. Nikt nie grał? Dobra, okej, okay, to ja, ja na grał. Ja czekałem, ja ale słyszałem, że ma problem z optymalizacją. Optymalizacyjny, jest, 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 było, ale, no. ale tak słyszałem, że ta optymalizacja została w jakiś pokraczny sposób wytłumaczona przez deweloperów, nie? Mm. Dobra, nie to wiem. tak, to ja wam przedstawię teraz mniej więcej jak to wygląda, ponieważ ja e, zagrałem i to nie dlatego, że dostałem jakiś klucz, to znaczy tak, już po fakcie jak w to zagrałem, gdzieś z opóźnieniem przyszedł do mnie e, kopia tej gry, ale zagrałem dlatego, że na szczęście czy też nieszczęście dla niektórych jest ona w Game Passie, więc e, nie muszą jej kupować osoby, które już mają aktywnego Game Passa. Więc jest to super informacja, ponieważ to jest dosyć duży tytuł. I ona wyszła po jedynce, która wyszła w 2015 roku, czyli 8 lat temu, przez tak naprawdę już znanego wydawcę Paradox, który jak ktoś usłyszy, że Paradox wydaje City Builder. To wie, że mnóstwo niedociągnięć i tak dalej będzie prawdopodobnie DLC-kami zapychane, bo tam się kupuje miasta, budynki, tam wszystko będzie można ładnie spieniężyć. Mm. I żeby mieć to fajnie na licencji, mieć prawdziwy jakiś Empire State Building, żeby mieć jakieś mosty, to to się oczywiście fajnie sprzedaje i ta gra, jak i inne gry, gdzie się buduje budynki miasta, mosty, to daje pod to niesamowicie dobrą podstawę. Ja w to zagrałem właśnie z Game Passa i faktycznie, mając bardzo dobry komputer, by się wydawało, faktycznie dostrzegłem, że jest bardzo słaba optymalizacja. I optymalizacja polega na tym, że. Czyli nie można e... użyć karty, pułapki na ciebie, żebyś sobie kupił lepszy komputer. Mm, nie, Bo, ponieważ. Wo, y, wo, wobec mnie jest to często zagrywane, że ja mam kartę sprzed pięciu lat, że mam RTX to, nie, to ci się 88. nie uruchomi. To, ta, to tym osobom się ta gra prawdopodobnie nie uruchomi, ponieważ są właśnie komentarze, jakie są minimalne wymagania i tak dalej. Niby minimalne wymagania to GTX 970. Wydawałoby się archaiczna karta, Co? nie? No Aha. niby. Ale zalecana jest 3080 z 10 gigam, giga y, bajtami, więc. Y, to taki ja takiej właśnie to rozbieżność... że to jest świetnie, wiesz, zoptymalizowane pod każde ustawienia, tak? A nie, że, wiesz. No tak, Ja tak, dodam tylko, wie? że 3080 i powyżej według najnowszych badań Steama, które na jakimś kanale na, e, na na, w jakimś filmie na TV gry pokazał Jordan, to posiada 15% użytkowników tylko. Ja też taki podobny materiał kiedyś poruszyłem kilka miesięcy temu. I faktycznie osoby, które myślą, że są w mniejszości, bo mają karty pierwszej czy drugiej generacji od MVD, to okazuje się, że nie. Najpopularniejsza karta to jest na przykład karta 1000, sery 1000, tak? Ona jest najczęściej. Że najpopularniejszą rozdzielczością to jest Full HD nadal. I to są rzeczy, gdzie po prostu widać, że to jest najpopularniejsze. To jest już procentowo. To statystyka tak. już tego, no. I dobra, nie wracając skraczysz. do tematu. Po prostu City Skylines na czym polega każdy wie czy jeżeli nie, to jest to city builder, czyli symulator budowania miasta, e, ze specyficzną mechaniką, bo tutaj nie buduje się gdzieś budynków, gdzie ci pasuje, a potem je łączysz, na przykład e, jak w jakichś strategiach, Age of Empires tylko musisz pierw budować, e, znaczy pierwszy budować drogę i wokół tej drogi tylko możesz budować budynki. To jest taka podstawa, mechanika. nie, tak, że strefy? Czy wyznaczasz strefy mieszkalne? Znaczy, tam, strefy halloween? wyznaczasz, czyli wyznaczasz, że jak tu zbudowałeś, to tutaj zrobimy strefę mieszkalną, tutaj zrobimy strefę przemysłową, tutaj zrobimy strefę handlową. To jest ważne, bo tam też jest zanieczyszczenie powietrza, hałas, dostęp do tego, żeby dzieci miały do szkoły blisko, więc te wszystkie rzeczy trzeba fajnie przemyśleć i naprawdę na wiele godzin można się fajnie bawić. Ale właśnie, ta gra, moi drodzy, posiadać miała... Też technologiczne ciekawostki w dniu premiery. Natomiast technologiczną ciekawostką jest to, że ja na moim komputerze nie potrafiłem więcej niż 45 FPS-ów wyciągnąć, nawet przy obniżonych ustawieniach, wyłączając fajne cienie i tak dalej. W ciągu dnia można było uzyskać około 60 FPS-ów, a chcę tylko powiedzieć, że ja nie gram w 4K, ja gram tylko Full HD, żeby też oczywiście na live i tak dalej, żeby to też nie przesadzać. Może 2K maksymalnie. Więc nie wiem, jak to jest w 4K. Więc e, gra w ciągu dnia ma około 60 FPS-ów, ale jak tylko zgaśnie słońce, pojawią się sztuczne oświetlenia, wtedy się robi 30-40 FPS-ów. Niby w takiej grze to nie jest ważne, no bo tutaj nie liczy się refleks, e, tu nie rywalizujesz online, nie z każdym kliknięciem. Ma... Czy tak, można to wytłumaczyć? Zakończymy. Tak, to zakończmy. Dziękuję Dawid za przedstawienie Cities Skylines. W... w dzień komputer lepiej chodzi. W dzień lepiej chodzi, Faktycznie. A w nocy budzą się demony. Nie no, w nocy jest inna taryfa na liczniku stary. Nie wiedziałem, ale tu ładnie, żeś to patrz. Powiem chciaże, tak. Chciałem, już chciałem ci zwrócić uwagę. Paradoks, mail do kontaktu tam, z nami jest dostępny no, w opisie. Myślę, <laughs> e, Jak widzicie, ale... po, po, to potrafiłem problemy w kreatywny sposób przedstawić. <laughs> Także, jeśli chodzi o City Skylines, obecnie jest. Na Steamie, a chcę powiedzieć, że właśnie ta gra jest w Game Passie, więc to jest bardzo ważne. Na Steamie jest dużo już recenzji, ponad 20 tysięcy po kilku dniach, ale niestety są one tylko 50% pół na pół. Są praktycznie i bardzo dużo osób podaje nie dlatego, że w tej grze nie ma co robić, tylko optymalizacja. I przeczytam, zacytuję tylko jeden z fajniejszych komentarzy, i miło się czyta takie bardzo długie recenzje, gdzie ludzie wystawiają albo łapkę w dół, albo w górę, bo niestety tam jest takie wystawianie recenzji, że. Jeden z graczy zawiedzionych, moi drodzy, napisał Szanujcie swój cenny czas i portfel, szanujcie swoje oraz innych pieniądze Jeżeli jest gra słaba, wystawiajcie jej szczerą recenzję w dół Od kilku lat dymają nas graczy na różne sposoby W tym wypadku jest to niestety bardzo częsty powód A mianowicie niesoptymalizowane gry w dniu premiery, które nie są early accessami To jest bardzo ważne, czyli to nie jest wczesny dostęp jest to pełnoprawna, pełna wersja gry i ona powinna działać tak, jak kiedyś działała. Dokładnie, gry. dokładnie. Mhm. Tutaj mogę się podpisać i to dotyczy praktycznie wszystkich gier, które są wydawane. Już nie jeden rand był na ten temat, nie? No, tak, też, no. też mi się wydaje, no, że to jest bardzo A, istotna rzecz. To jest w ogóle podnosić świadomość. Ja, że Paradox, Ubisoft i tak dalej to są już takie firmy, które mają takie. O, w oczach i sercach konsumentów ludzie są już tak przyzwyczajeni do tego, do ich zagrywek. Antykonsumenckich, że tak naprawdę się o tym nie mówi, bo po prostu o to oni tak robią gry, i tyle. E, tak jest nie to jest tutaj temat, do jednego deweloperów, no, no, Gracze do jako konsumenci było... zostali wychowani przez Korpo w tym momencie i tyle, nie? No, no tak jest. I na przykład Wytresowani w zawsze z zawsze mają po 50 DLC, a, a na przykład gry Ubisoftu mają w grach singlowych masę mikrotransakcji, nie? I ludzie już w... nawet o tym nie mówią, bo no. Tak już jest. No tak jest. To jest gra, tak, gdzie modami się to załata, prawda? Hmm. To akurat tak. No to, co powiedziałeś, to jest gra, której się DLC-ki wypuszczą. E, może na poprawienie wizerunku DLC-ki, które miały być za 20 bądź 40 zł, dadzą za darmo i chyba to potem będzie, wiesz, to no, poboli, poboli, ale jak dodadzą za darmo, że sobie most postawisz jakiś na licencji, wiesz, e, albo Big Bena z Londynu, to. to... A, nie, Big, e, Big Ben stoi, przepraszam, w Nowym Jorku. No tak. Tak, no. z tatuum wolnością No. Chłopaki, jest... jeszcze jest dla was na pewno bardzo fajny temat, The Ghost Runner, zarówno ty, Bonkol oh. i Arkadikus, nie? Ograliście i z bardzo pozytywnym wydźwiękiem, tak mi się wydaje, prawda? Argariku, z Najkim, jak daleko zaszedłeś? Ja pograłem dwie godzinki, i, i jakby w dniu premiery, żeby zobaczyć, czym jest. Więc nie wiem, czy ty grałeś dłużej. Grałem dłużej. Okej. Okay. Ja Ci powiem tak, że jeżeli chodzi o samą, samą grę, to ja jestem oczarowany. Ja nie znałem jedynki, mm. więc ja podchodziłem, wiesz, tak jest. Tak... Wiedziałem czym jest jedynka, wiele o niej słyszałem, wiele pozytywnych właśnie rzeczy, więc nastawienie miałem ok, pozytywne, ale ja nawet nie wiedziałem czy to jest mój klimat i stary, jak ja odpaliłem tę grę, to już się od niej odkleić nie mogłem, to jest właśnie takie zupełnie, wiesz, przeciwny biegun właśnie Lords of the Fallen, tutaj z kolei mi się wszystko podobało, nie, jak usłyszałem, jak w ogóle odpaliła mi się gra, główny motyw muzyczny wchodzi, mówię, ja, ja już tę grę lubię, nie, po prostu, wiesz, od razu mnie kupiło i to jest te pierwsze wrażenie, które już już nastawia cię pozytywnie, nie? A jak zobaczyłem, wiesz, jak to gra, jak się w to gra, jaka jest dynamika, jaki jest game loop, jak to śmiga, e, to ja byłem cały czas po prostu pod wrażeniem, nie? Wiesz? E... Muzyka, to, ta gra to jest dla mnie jednym wielkim takim teledyskiem przede wszystkim. Jest takim hołdem w, w stronę Dark Synthwave, Wave, Retro Wave, i tak dalej. I robią to genialnie. Oni to, to, ta gra wygląda tak, jakby no. najpierw napisali muzykę, a potem do niej dopasowali rozgrywkę po prostu, nie? Ja czasami się łapałem na to, czy to na pewno leci mi gra, wiesz, muzyka, wiesz, przygrywa w tle? Czy po prostu ja gram do muzyki, nie? Absolutnie genialna rzecz. Dynamika tego, klimat tego wszystkiego, w ogóle klimatycznie to mi się kojarzyło z sędzią Dreddem. Szczególnie dwójka, kiedy wyjeżdżamy za miasto na, na motocyklu i wiesz, jeżeli ten stary, starego sędziego Dreda oglądaliście, to tam też jest on wyrzucany z tego miasta, wychodzi na pustynię i tam wiecznie takie post i tak dalej. Mi to tym cały czas śmierdziało, ale ja powiem Wam szczerze tak. Moim hołdem dla dwójki jest to, że jest to jeden z niewielu sequeli, który zachęcił mnie do zagrania w jedynkę. To się bardzo rzadko zdarza. A, a tutaj jestem absolutnie pewny, że jak będę miał wolną chwilę, ogram wiele gier z skupki wstydu, ja wracam do jedynki i nadrabiam zaległości, bo to jest zaległość. Jeżeli ktoś nie grał w jedynkę, to jest zaległość na to wygląda. Ona też warto powiedzieć, że dwójka... Yy... Tak mi przynajmniej się wydaje, bo nie sprawdzałem dokładnie na jakich silnikach. Ona praktycznie tak samo wygląda, i chyba na tym samym silniku co jedynka jest robiona. E, natomiast e, warto zaznaczyć, że zarówno jedynka, jak i dwójka mają już technologicznie też zaawansowane rzeczy, bo mają ray tracing. Hmm. chyba ma DLSS, nie wiem czy trójkę, ale czy, czy Ghost Runner ma DLSS 3, ale chyba ma więc generalnie tam jest też Nvidia Reflex te wszystkie takie bariery, które się przydają właśnie w tego typu rozgrywki czyli rozgrywka, gdzie jest nastawione na przechodzenie wręcz speedrunnersko ta gra już sama w sobie ma wbudowane narzędzia to do, jest giga czy, dobre. Do, tak do powinno czasu, się gry nie? robić, moim zdaniem um, to jest bardzo ważne, żeby w grze podczas yy, etapu jej produkcji zadać sobie pytanie, czy ta gra będzie mogła zaoferować coś Więcej społeczności, która będzie chciała się w nią e, bardziej zainteresować, i właśnie na zasadzie tworzenia jakichś speedrunów, challenge runów, turniej, bingo runów, bo tego jest teraz bardzo dużo i stworzenie gameplayowo w grze podstawki do tworzenia kontentu przez streamerów, youtuberów i innych content creatorów, to mi się wydaje, że to jest świetny zabieg, i e, na etapie tworzenia gry trzeba to wziąć pod uwagę, bo to bardzo mocno przedłuża żywotność gry. To jeszcze... jest teraz, ale jeszcze żywotność Ci no? przedłuża chociażby to, że z tego co się orientuje, tego w jedynce nie było, ale do gry został dodany tryb Roguelite i mhm. masz coś takiego, że wiesz normalnie masz swoją bazę, wiesz podchodzisz do odpowiedniego okienka i masz totalnie, wiesz, odklejony od gry głównej tryb, gdzie masz losowe wyzwania, losowych wrogów na losowych mapach i nie grałem w to jakoś wybitnie długo w tym trybie akurat, ale powiedzmy, że spędziłem tam dwie, 3 godziny, ani razu mi się nic nie powtórzyło, nie, tak więc to już ci przedłuża też żywotność tej gry super no, e... super rzecz Nawet Ale, takie ale rozwiązanie roguelite'owe to jeżeli chodzi o sam gameplay to ci powiem tak no, lata to były lata, kiedy doświadczyłem gry, w której robię jakiś poboczny content. Tam wiesz, bo też masz wyzwania na mapie poukrywane, że a, tutaj no, no. ci rozstawią wrogów i wiesz, jak, jak pokonasz wrogów w danym czasie, w odpowiedniej sekwencji, musisz ją oczywiście znaleźć, no to dostajesz tam jakieś takie trzy karty rozwoju niejako, wiesz, żeby, żeby, żeby to, jeżeli ci się to uda zrobić, przepraszam. I to jest pierwsza gra od lat, gdzie ja chyba z półtora godziny siedziałem, i próbowałem zrobić to perfekcyjnie, cały czas kurwa to samo, żeby w końcu mi się udało. Wiesz, szukałem tego rozwiązania, wiesz, gdzie i jak to robić. Ja naprawdę rzadko mam cierpliwość do tego że, typu rzeczy. A tutaj jest to tak świetnie gameplayowo rozwiązane, że cały czas aż wykonałem. Nie? No masakra, piękna gra dla mnie. Super. Też jeszcze chciałem powiedzieć, że jeżeli są osoby na tyle zawzięte, które faktycznie chciały w Runner, że nie tylko przejść, po prostu słownie ją przejść, tylko wziąć udział w wyzwaniu, to oni na hmm. przykład zrobili coś, co moim zdaniem jest bardzo fajne, ponieważ oni w dniu premiery uruchomili bardzo fajny turniej dla wszystkich graczy, którzy tą grę po prostu mają w posiadaniu i mogą w nią zagrać, a mianowicie ta pula nie jest duża. 10 tysięcy dolarów w puli, okej, okay, dla wydawcy to nie jest giga pieniądze, ale dla gracza, który kupił tą grę... I może z powrotem chociażby sobie zakompensować na przykład za zajęcie jakiegoś tam miejsca niższego, tam piąte, dziesiąte, dwudzieste, bo tam te nagrody są coraz wyższe, aż do chyba tam tysiąca dolarów za pierwsze miejsce. I jest to, że kto w, w jakimś określonym, na jakiejś określonej mapie przejdzie to w najlepszym czasie. Mhm. I mało tego, że to jest fajny konkurs w dniu premiery dla społeczności, którzy faktycznie chcą maksować te, te wyniki, to jeszcze na przykład coś jest fajne: osoby, które w jedynce miały najlepsze czasy, zostały w dwójce normalnie na mapie stary. Nie, Nie na, okay. W dwójce zostały wręcz w pomieszczeniu na mapie ich niki w formie neonów, kurde, najlepszych graczy, albo fajne. jeżeli będzie Super. aktualizacja um, drabinki aktualnych speedrunnerów to one u ciebie się na telewizorze czy na maszynie A ja retno, zadam no pytanie starym. takie konkretne. Czy oni to po prostu wyciągnęli jakoś mechanicznie z gry, ponieważ stworzyli system i tabelkę do tego, czy trzeba było ich na Twitterze oznaczać? E e <śmiech> <śmiech> nie, na początku myślę, że na serio zadałem to pytanie, ale okay. <laughs> na szczęście, na szczęście, że nie zrobili tego przez Twitter, bo prawdopodobnie by nie były tak aktualizowane często. Okay. Czyli da się. To psztyczek tak, się udał. Ale z tego, co <tryk> z czytałem, to ten Ghost 2 dwójka się chyba sprzedał dużo gorzej. To, na jej gra się dużo gorzej. Gra dużo mniej osób, o to mi chodzi, niż w jedynkę. I tutaj pytanie. Ej, tak, miało niskie wyniki na Steamie, tak. Wydaje mi się, że mhm. to jest ważne zaznaczenie. Tak, pytanie, czy to jest wynik postcovidowy. Jest parę słów widziałem teorii, że albo to jest wynik tego, że już jest postcovidowo, jest trudniej, wynik tego, że już jesteśmy po tym cyberpunkowym hypie, który towarzyszył Premierze jedynki I ewentualnie pytanie, czy po prostu dwójka nie jest, na przykład zbyt wyśrubowana. Bo nie by... czytałem dużo recenzji i ludzie generalnie mówią, że jest bardzo pozytywnie, a też jest bardzo trudno. <coughs> Więc może ten poziom frustracji jest dla ludzi zbyt wysoki. Wiesz wfakty. co, wydaje mi się, że tutaj akurat jest po prostu pechowa data premiery. No bo zobacz, mm -hmm. że jakie, my jakie my dzisiaj premiery obgadujemy. Raz, że 20 mm -hmm. października. Nie, przepraszam. E... Którego Spider-Man 2 wyszedł? Bo już zapomniałem. 22 to był? Spider-Man wychodził 20. Nie pamiętam, nie ma daty. Tam 22. No. <laughs> Powiedzmy, że 22 to jest Spider-Man, teraz mamy Alana Wake'a i wiesz, i, 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 i gdzie taki ghostrunner mimo wszystko ma się przebić, tak? To nie jest też aż tak głośny tytuł, żeby, żeby on podbił jedną i drugą grę tak naprawdę, nie? Więc to mi się wydaje, że to jest pechowy czas, ale ja też nie mam porównania do jedynki, więc tak jak mówiłem, ja do dwójki wsiadłem po prostu tak z boku, więc być może. No, no dwójka ma mechaniki, których nie było w jedynce, to jest mm -hmm. coś, wiesz, to nie jest tylko Motocykl, dalej nowy soundtrack... Tak? motocykl między innymi, ale także kilka innych bajerów gadżetu, znaczy wykorzystania tych bajerów, mm -hmm. które jest tam w powietrzu, jakieś ościany i tak dalej to było, ale to Hakowania, zostało tutaj tak, troszkę ok. ulepszone. Ale tutaj chcę powiedzieć, że w takiej grze, gdzie mi się wydawało, no przede wszystkim e, to jest slasher FPP, więc tam się jednym ciosem praktycznie szybko pokonuje no dosłownie machnięciem e, maczetą jednego przeciwnika. Ja mówię: "Okej, okay, ale tu mają być bossowie." I tu są posowie. I ta walka ja mówię, to jak będzie ta walka wyglądać? Chłopie, no ja do tej walki podchodziłem chyba z siedem razy, bo ginąłem. Walka wydawałoby się, no gość biega, coś tam skacze, laserami strzela, ale to nie były powtarzane sekwencje, one się nie powtarzały, nie były zapętlone w nieskończoność. Była walka w powietrzu, musiałeś się przyciągnąć do niego, tam w jednej walce były wykorzystane wszystkie dotychczasowe mechaniki, które ty znasz i gadżety. Naprawdę, hmm. to, to zrobiło na mnie wielkie blokowanie ciosów, jakieś takie różne... To właśnie tak samo zrobiło na mnie wrażenie, bo to już mnie nastawiło bardzo pozytywnie do kolejnych i szkoda też, że większość akurat bossów potem to jest tylko taka laurka muzyczna, wiesz, platformówka i pamięciówka tak naprawdę, bo tam wiesz, nagle jakieś Wielkie postacie, po których się wspinasz, wiesz, i tak dalej. To jest fajne za pierwszym razem, ale wiesz, nie widzę w tym wielkiego sensu, kiedy pochodzisz drugi, trzeci, czwarty raz do tego, nie. Ale ta pierwsza walka przede wszystkim, właśnie, o, o, o której ty wspominasz, mm -hmm. ja byłem pod wrażeniem, bo ja dawno też nie spotkałem walki, gdzie nie ma sekwencjonowania. Okej, okay, on zawsze, ten boss zawsze wyskakuje w te same miejsce. Ale potem, co się dzieje, to już taki rzutkostką, tak? Że albo cię jebnie tak, albo cię jebnie tak, albo zrobi co innego. Tak, I, faktycznie. Tego się, I tego się już na pamięć nie nauczysz. I tutaj już musisz uważać, co się dzieje, nie? I naprawdę to jest coś, co. co... No, tak gra, ta gra naprawdę dla mnie jest takim, takim wielkim zaskoczeniem, nie? Po, po takich wielu w ogóle e, zawodach pokazał się Ghost Runner 2 i byłem oczarowany, nie? Ja osobiście polecam, naprawdę. Jeżeli jest ktoś, kto jest fanem takich gier jak Hotline Miami, gdzie trzeba przemyśleć, co się zaraz zrobi, i trzeba yy, ma się jeden hit, nie można otrzymać obrażeń, yy, ale uwielbia też cyberpunkowe klimaty, uwielbia taką muzykę, właśnie mm. dynamiczną. I wszystko się dzieje w pierwszej osobie, to to jest gra dla niego. O muzyce, jeszcze, skoro właśnie wspomniałeś, to, to też mogę powiedzieć mi się. Tak, muzyka, mimo że to jest zupełnie inny gatunek, to właśnie z dumem i dumem eternalem kojarzy, nie, że, że jak z nich muzykę sobie wyciągniesz. To, to jest taka, wiesz, ta pierdalanka bez większego sensu. Ech, Ona no. nie ma, nie, to jest to coś, co ci odrzuci, być może, o ile faktycznie nie lubisz tego gatunku. Czyli to ja nie? zupełnie inaczej. To Ale nie, nie, bo słuchaj, bo ja też, na przykład, jak jestem na siłowni, no to ja sobie muzyki z duma słucham i to ma sens dla mnie, nie? Ale wiesz, mówimy o takim zwykłym, 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 wiesz, użytkowniku, no to ta muzyka to jest taka, na tak? Wiesz, może zmęczyć, nie? I tak samo jest zresztą tutaj. Ale kiedy to jest ubrane w obraz, kiedy to jest ubrane, wiesz, w klimat to to jest cudowna muzyka nagle, nie? To zupełnie czy jej doświadczasz, nie? I być może teraz faktycznie, jak ja jestem na siłowni i słucham muzyki z duma, ja wiem skąd mi się to bierze, no to ja jej sobie słucham, tak? A normalnie to bym zmienił od razu, tak? To jest e, moim zdaniem jedna z ciekawszych premier i faktycznie niektórzy określili, że tutaj ciężko jest się dopieprzyć, e, hmm. bo faktycznie ja nie miałem dużych oczekiwań, bo powiem brzydko, teraz żeby ktoś się nie obraził, bo tam Polacy przy tym pracują też, ale ja nie czekałem na dwójkę, dlatego że to nie są gry. To są bardzo specyficzne gry. Ale fajnie, że wyszło, fajnie, że sprawdziłem, jak działa. I jestem zadowolony z tego, że po sprawdzeniu tej gry w tym roku, w tym miesiącu okazało się, że nie ma wstydu, nie? Okej, okay. no. czyli jest coś, co ratuje honor w tym miesiącu. Tak, bardzo dobrze. Dobrze brzmi. No i ostatnia e, premiera Alan Wake 2. E, ja nie wiem, czy ktoś jeszcze grał oprócz mnie. Ja nie, ja nie to gram w dobra. takie gry w ja, ogóle. Ja, ja się Ja zadam pytanie, czy ktoś jeszcze... Okej, okay. czy ktoś zagrał w jedynkę, a jeżeli i ją ukończył? albo no Może Piotrek ktoś coś powie? Co? E, nie, oglądałem, nasłuchałem się, ale, ale nie. Jak a wiesz, o co chodzi w Alanie? To co tam chodziło z nim fabularnie? E, nawet ty mi opowiadałeś, wiesz? No, ale nie, no to jest tak... To jest taka gra, jakbyś pytał, a o co chodzi w Mario, stary? Że gość ma latarkę, nie? Alan. No, jest schizowa, schizowa podobno, że no. jest jakby... No dobra, plus taki, jeden, Piotrek, dobrze mózgu, gadasz, tak? <laughs> dobrze, yes, dobrze Jest, jest okej, okay. no mów banka. <laughs> ja, ja jedynkę spróbowałem akurat już przed premierą, skończyłem tak naprawdę po, nie wiem, 3-4 godzinach, Świetna. Ja myślałem, że ona mnie nie zainteresuje, ale zainteresowała mnie fabularnie, nawet. A myślałem, że to będzie taka klisza z kolei. Jestem ciekawy rozwiązań, ale jej nie skończyłem, dlatego że właśnie pokazał się Ghost Runner 2. Chciałem to ograć wiesz, przed a, ograniem dwójki, więc Czyli niestety. Ghost Runner się gameplayowo bardziej wciągnął niż ten, bo. Okay. Znaczy, nie, że wciągnął, no, dali mi grę, no to musiałem ją opisać, więc na tej a. zasadzie wiesz. To? to spoko, ale to właśnie. Okej, okay. ale to są fajne przykłady, bo Ghost Runner broni się tylko gameplayem. W sensie nie tylko. On się broni gameplayem, bo na nim, w nim polega właśnie ta gra, polega na tym, że Dobra grać. podstawa gry, a ma te, e... te elementy artystycznie dobrze zrobione, jak właśnie muzykę, nie? I wizualia. A Alan Wake jest. No właśnie, ja wam zaraz powiem, ponieważ ja przeszedłem Alan Wake'a, ogólnie. Przyszedłeś przejście... już. Ja go już ukończyłem, tak. Okay. E, I ja wam powiem, że tak. Powiem wam, dlaczego jestem zmęczony nim, bo faktycznie po ukończeniu Alana Wake'a nawet napisałem na Twitterze post, że jestem zmęczony jak te postacie w tej grze. E, spokojnie, teraz jest mała informacja. Jeżeli ktoś to będzie oglądał bądź słuchał, albo teraz jest na live, albo post, po fakcie już gdzieś tam, to nie będę spoilerował totalnie rzeczy, które są w Alanie Wake'u, bo faktycznie premiera była stosunkowo niedawno, kilka dni temu, a gra jest długa, ponieważ mi to zajęło prawie 20 godzin. I nie robiłem okay. pobocznych rzeczy, które są. I można spokojnie robić znajdźki albo małe poboczne dochodzenia, jakieś takie, bo ta gra polega na takich detektywistycznych rzeczach. Ja byłem rzuczasz. u ciebie na streamie, jak, ty, jak ktoś ci napisał, że zostało jeszcze 5 godzin gameplayu i to odpowiedzieć, proszę, nie strasz. No tak, ja, ja powiem na koniec, dlaczego tak powiedziałem. E, więc. Z założenia Alan Wake, jedynka, jest to gra, słuchajcie, wydana 13 lat temu, gdzie boha główny bohater to jest gość, który pisze powieści, i w jego głowie jest pewien tam koszmar, jest pewien problem, i on tak naprawdę jest postacią, którą stworzył, on sobie nią kieruje. No i pisarz, który tak naprawdę wymyśla sobie. sobie Wszystko jest zrobione w ogóle w takim świecie, jakby wydawałoby się, że to jest napisane przez Stephena Kinga, nie? To się wszystko wydaje i tak się ma wydawać, że jest to w ogóle jak prawda, ale wszyscy tam jest cały czas taka aura, że kurde, w, w tym jedynce, że każdy niby <coughs> wie, że to jest wymyślone. Niektórzy sobie zdają z tego sprawę, bo, a niektórzy wcale i, nie. No i to jest właśnie bardzo mocno to jest, to jest bardzo mocne nawiązanie do, do Kinga z uwagi na to, że u niego często pojawiają się jakieś takie yy, pseudofantastyczne elementy, prawda. Ponieważ to są światy realne, które wydawałoby się, że mogłyby istnieć, ale bardzo często pojawia się jakiś taki magiczny element, prawda? I falanie Wake'u jedynce z tego co pamiętam, tam też się pojawiają takie elementy, prawda? Alanie Wejku przede wszystkim też dla porównania i osób, które chcą podejść do tej do dwójki, było bardzo dużo denerwującej strzelaniny, która opierała się na poświeceniu latarką i osłabieniu przeciwnika i następnie nawalania w niego. Tam było bardzo dużo tego. Te Niektóre walki były trochę jak ty to w Solsy przechodzisz, że ty już nie chcesz, żeby oni się dotykali, ty już lecisz do bossa, nie? Stary, to też tak było, że ty już masz w dupie to, że tam ci te duchy gonią, ty już chcesz po prostu dalej do fabuły, dalej do konkretnej mhm. części tak było w jedynce często. One były bardzo denerwujące. Teraz przejdę do dwójki. Nie będę Wam nic spoilerował, natomiast jest 13 lat po premierze e, jedynki i tam też ta rzecz e, fabularnie jest e, ważna. Oni w ogóle w dwójce cały czas strasznie nawiązują do tego, co się dzieje aktualnie, e, co się dzieje w innych światach. Tam jest dużo easter eggów, niesamowitych rzeczy. E, przede wszystkim warto powiedzieć, że to wydaje remedii. E, mamy do czynienia oczywiście z samym lejkiem, który po tej grze, po dwójce po ukończeniu jej twierdzę, że nawet by mógł obecnie i będzie prawdopodobnie na równo albo może przeskoczył e, Kojimę odpowiedzialnego za Death Stranding, bo e, zawsze Kojima, by, Kojima był uważany za takiego gościa... Tak Totalny wariat, a dla Dunego największy artysta i reżyser, nie? Coś, no, coś dlatego takiego. Dlatego ekscentryk. No to mi się wydaje, że jest ładne określenie, które łączą. oba. Tutaj mamy do czynienia z samym Lakeiem, który tak naprawdę się nazywa inaczej. ale On takie przyjął w Ameryce imię i nazwisko, żeby łatwiej. On pochodzi z Finlandii. Więc mamy do czynienia z gościem, dla tych, którzy nie wiedzą, kim jest Sam Lake. To jest gość, który. Jest reżyserem, jest pisarzem, ale też jest twórcą właśnie w tym, e, tych opowieści i na przykład jest twarzą, jest Max Payne'em. To jest jego, jego postać, to jest on. On sam wymyślił to i się dodał i on jest Max Payne'em. jeżeli ktoś nie wie. To to jest właśnie Max. E, I Sam Lake, moi drodzy... Mm, Ma Max Payne tutaj Max Payne, co ja gada, mi się podupiło Max Payne, Sam Lake Jezu, Alan Wake, to jest strasznie Duże, ja wam, ja wam powiem Dlaczego mi się to myli, ja wam powiem dlaczego Dlatego, że jeżeli ktoś przejdzie tą grę Albo zobaczy jak ktoś w nią grał To zrozumie dlaczego mi się to myli Ta gra jest na tylu warstwach Podobna do innych takich właśnie produkcji Jak Death Stranding i tak dalej Gdzie to co ty widzisz Jest jedną z Warstw Wars. incepcji jak w Matrixie, że to co ty widzisz, to cały to czas. To bardzo dobrze brzmi, generalnie. To jest, to jest niesamowite, nie? Natomiast fabuła została poprowadzona w taki, a nie inny sposób. Tutaj mamy do czynienia z przełączaniem się postaci, bo mamy też drugą stronę. Mamy detektywa i panią detektyw. No, zgadnijcie, kto gra jednego z głównych bohaterów, no, no sam Lake, <gry> który sam napisał postać, sam w niej się pojawił. Natomiast, dlaczego warto zagrać w tą grę? Słuchajcie, w tej grze jest na szczęście dużo mniej walki niż w jedynce. Walka okay. jest tutaj też denerwująca, czyli też polega na tym samym, że też się ściecić, e, strzelić. Mamy może trochę większy e, zbrojownię mordoru, większą mamy, więc mamy trochę więcej rzeczy. Natomiast gra jest takim artystycznym przeżyciem. Co, co to oznacza? Ja uważam, tą grę, to jest bardzo teraz ważne, co powiem, ja już to powiedziałem podczas, gdy przechodziłem tą grę, że można tą grę nazwać w końcu dziełem sztuki i tak powinny być czasami robione gry, żeby można było światu pokazać, że gry to nie jest tylko i wyłącznie odbijanie w Pongu pikseli, że to nie jest Tetris, ale tak można zrobić grę, bo gry dają na to możliwość. Jest silnik, na której możesz zrobić teledysk, Możesz zrobić musical, możesz zrobić strzelankę, możesz zrobić interaktywną książkę. I ta gra jest tym wszystkim. Serio. W tej grze, uwaga, teraz możecie wyciszyć, chociaż nie powiem bezpośrednio, ale powiem o mechanice, jaka się mechanika pojawia. Jest strzelanie, jest narracja w formie interaktywnej książki, czyli jest bardzo dużo tekstu. Jest musical cały dedykowany, w ogóle postacie tam grają, tańczą i tak dalej. Jest w środku w grze w połowie gry jest 20-minutowy krótkometrażowy film, w którym grają praktycznie wszyscy aktorzy, który jest nagrany w taki sposób, że mógłby w kinie lecieć, jako krótkometrażowy mhm. film. E, I historia jest napisana w tak popieprzony, mózgotrzepowy y, sposób, że wielokrotnie się zastanawiasz, kurde, kiedy się to wyklaruje. Kiedy ja zrozumiem, o co w tym chodzi, nie? Na Surrealizm koniec... to się dawid nazywa. Tak. <laughs> <laughs> e, i, i faktycznie ja wam powiem że jest, ja mam takie mieszane uczucie, ja wam powiem dlaczego ja to co Kiszak powiedział, że ja widziałem na live, że ty chcesz żeby ta gra się skończyła tak, ponieważ w pewnym momencie czułem, że gra niestety e, za długo niektóre rzeczy mechaniki przeciąga, to znaczy jeżeli ja miałem iść z punktu A do B to oni niestety to wszystko tam wszędzie pieszo chodzą, tam nie ma teleportów i tak dalej, więc mm -hmm. przez to, że idę wszędzie pieszo jest backtracking lekki i to już mnie denerwowało, a w backtrackingu tak jak w solsach masz, nie? Żeby to było porównanie. Czyli atakują cię też, cię to denerwuje, bo ty Okej. już chcesz do celu, a oni cię tam Jasno. zaczepiają, te duchy i tak dalej. Więc to też często tak y, y, tutaj się pojawia. A powiedz mi tak, Zak czy zabijanie tych duchów jest jakikolwiek profit, czy nie? Czy to jest po prostu utrudniacz, wydłużacz? Bo... E, zabijanie. Tych duchów hmm. na szczęście, na szczęście w trzy czwarte w tej gry jest to tylko utrudniacz, który możesz okay. biegnąc i wykorzystując, że masz jeszcze staminę, czyli możesz biegnąć, e, możesz ich ominąć, nie? No. Natomiast są momenty, w których ty nie możesz po prostu ich ominąć i stanąć i oni się zatracą. Bo nie, w tym to strasznie irytuje coś... w grach, wiesz? wiesz? Jak, tak, jak masz takie elementy... I nie masz żadnego profitu zrobienia tego, żadnego. Expa, przedmiotów, no nie znajdziesz czegokolwiek. Mi się wydaje, że właśnie w grach zawsze w sensie, że powinno się warunkować tak, że jeżeli gracz coś robi, to coś za to powinien dostawać, nie? A za farmienie mopków w Umbralu w Lords of the Fallen dostajesz coś? <grym> nie. Raka. Znaczy dostajesz Expa, <grym> <grym> no. <grym> no. A to nie Zgadzam jest. Zgadzam się umbral. z Arkadikusem. <grym> no, już się wracać do tego <grym> tematu, no. Ja wam powiem tylko tyle, jakby o Alan Wake. Dobra, to od strony technologicznej. Gra posiada praktycznie wszystko, co chcielibyście technologicznie widzieć, czyli ma DLS-3 i5, to jest jedna z niewielu gier, tylko cyberpunk chyba ma 3,5 najnowszego DLS-a, oprócz tego nie wiem, co jeszcze e, ma. Mm... Ma ray tracingi, ma, ma refleksy, ma te wszystkie rzeczy. Ma także chyba od AMD, FSR-y, więc jak ktoś nie ma o tym widzi, to też może na innych. Ma od Intela chyba z tego co widziałem. E, to się jakoś tam nazywa XES Od tyłu nie czytajcie. No, no, no. E, e, tak się więc... to nazywa seria? Ses, tak, tak, tak. To jak polskie znane studia filmowe. Nie! <grabia> nie, nie, nie Uspokój się, ciocia lubi. No. To jest. Ona, ale ono jest. No. no. Cicho, nie? Nie powiedzenia. Zależy, do no. Widzę e... dobre, dobre miejsce na jakiś produkt placement faktycznie. <laughs> Wracając do Alana Wake'a, nie zmieniajcie literek, nie przestawiajcie ich. I też dobrze, że tutaj Ej, Ja chcę tylko powiedzieć tak, że jest tam strasznie dużo e, pięknych właśnie odwołań do e, prawdziwego świata, do innych. O właśnie, to jest ważne. Jeżeli ktoś grał w inne gry od Remedy, przede wszystkim ten świat jest powiązany ze światem Control. Może ktoś z Was grał w kontrol? E, rzeczy, które się dzieją tu i tam, nagle się ludziom łączą. E, rzeczy, które mogliby zobaczyć, na przykład w świecie Max Payna albo rozwiązania, nagle tutaj też e, są dostrzegane. Ogólnie ich poprzednie produkcje bardzo mocno tutaj owocują, nie? Różnymi rozwiązaniami. Tak, ale rozwiązaniami. to Remedy powiedziało, że tak naprawdę wszystkie ich produkcje dzieją się w tak jakby łączonym Remedyverse niejako, że, że to jest jedyny... Tak. To jest oficjalna informacja ogólnie, nie? Hmm. To jest, ale to, to widać i to też mi się wydaje, że ten fajnie jakby się zżywasz z tym studiem. A wiem, myślicie, na że na to się rozwinie produkcję? dalej? Faktycznie, że to będzie jak DC, jak, Mar znaczy DC Marvel to to samo, nie? W sumie. Znaczy wiesz, Max Payne, Max Payne na przykład trzeci już nie był tym, nie? Bo on był chyba, kto inny go robił, więc to już nie było to, co było. Ale myślicie, Polsce. że to będzie dobre ja pole do wyklarowania się nowego takiego uniwersum? Ja myślę, że to byłby bardzo ciekawy pomysł, wiesz, eksperyment sam w sobie byłby udany, nie? Bo nawet teraz im się udaje fajnie łączyć. No, no właśnie, Dlaczego o mówię, no? Co stoi, na przeszkodzie tak naprawdę, nie? Tym bardziej, że, wiesz, oni nigdy nie, przesk nie przeskakują już, wiesz, w jakieś takie totalnie abstrakcyjne tematy, że nie wiem, faktycznie, wiesz, Alan Wake, musiałem pomyśleć chwilę, no. wiesz, tysiąc <laughs> lat później w kosmosie, że tak powiem. Więc e, to wszystko ma jakiś sens, jak się łączy, nie? Jezu, uh -huh. ja się musiałem chwilę zastanowić, jak by było... y, nad, y, Jest też taka gra właśnie od Remedy, która też tutaj bardzo często ludzie od, mają odwołania, jakieś powiązania. Na przykład graliście może w Quantum Break'a, który w sumie w 3 czwarte był filmem, ale tak. jak miał grę, to ta gra też była, no, ładnie wyglądała i też miała. Zresztą jak grałem w Quantum Breaka, później ja bardzo dużo rzeczy w kontroli z tego widziałem. W ogóle, mm -hmm. nie, to jest niesamowite, nie? To jest... Dla mnie, dla mnie, Quantum Break był często krytykowany, dla mnie był bardzo dobrą produkcją. Właśnie, też ciekawym eksperymentem, nie? No Przede wszystkim też oni na, no, bardzo dobrze przekładali to, że aktorzy tam normalnie grali był film, ale później oni faktycznie w tej grze wyglądali jak na filmie. Oni bardzo dobrze tak. e, zrobili ten motion capture i nałożyli te wszystkie skiny na te postacie, to też dobrze wyglądało. A i co jest bardzo fajne w Alanie Wake 2? znajdziecie tam postacie, które były w innych produkcjach od Remedy, różne, nie będę wam psuł zabawy, bo ich jest dużo, bardzo aktorzy, którzy grali w poprzednich produkcjach właśnie od Remedy oni tam są bardzo duże widać, że oni się jarają tym, że są z Finlandii i ogólnie ze Szwecji ponieważ tam jest dużo Mo, bu, dużo motywów właśnie nordyckich, ale także języka fińskiego. Często mówią swoim pra, prawdziwym językiem. Perkele. E, mówią perkele, Satana, tam jest bardzo dużo e, dialogów oryginalnych fińskich i się tego nie wstydzą. Są dumni z tego, tam są postacie też, które. Mogłoby się wydawać, mogłyby się nazywać, wiesz, po amerykańsku, bo to się tam dzieje w takiej Ameryce, ale nie, są, są wzięte rodem z Finlandii, to jest świetne. To mi się bardzo podoba taki lokalny patriotyzm, który gdzieś tam jest wciskany delikatnie, w wielu grach jest tak. No i koniec końców muszę powiedzieć, że Alan Wake naprawdę jest mocną produkcją i myślę, że mogłoby konkurować gdzieś tam w tych joystickach złotych na jakąś tam produkcję roku albo. Jedną z tych części można by było dać, na przykład artyzm albo konkretnych aktorów, bo ich jest też tam kilku bardzo dobrze, na przykład Alan Wake, główna postać. Ja tylko On chciałem zaznaczyć, że mi się nie tego... wydaje, żeby w tym roku cokolwiek mogło z Baldurem trójką konkurować. Nie, 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 nie. nie, nie Mówił ale to właśnie mi się wydaje. Właśnie ma szansę, że... to, to mi się jest wydaje, wasze. że to ma szansę. To jest wasze Niestety. tylko przeświadczenie. Jako osoba, która nie grała w Baldura, muszę Wam powiedzieć, że to wy jesteście w tym momencie w tej bańce, jak ty to mówisz. Nie, bo ty Tak, jest jesteśmy, taki, jak... w bańce. No. Myślisz, że so... jesteście w tej bańce i w tej bańce, gdzie wszyscy lubicie Baldura, wyście wykreowali sobie jego niesamowicie wysoki poziom. Tak znaczy, jak jak ja ci powiem właśnie. inaczej, bo ja na przykład absolutnie kibicuję na przykład Alanowi na przykład, żeby zdobył ten tytuł, dlaczego by nie, ale ja, ja się przede wszystkim boję takiego zepsucia tej branży, że wiesz, nagle goty dostanie wiesz, Diablo 4 na przykład, tak, wiesz, no bo Diablo, no to duża no. gra, wiesz, ale no, wiesz, no wiesz o co mi chodzi, że nagle jakiś tytuł z dupy dostanie, wiesz, statuetkę, no bo wypada mhm. coś dać, nie, I, i tylko dlatego mi się wydaje, że my wszyscy na tego Baldura też kibicujemy, bo tutaj mamy z kolei takie zdrowe podejście, wiesz, do przede wszystkim tworzenia gier, wiesz, podejścia do graczy i do tego jak te gry powinny wyglądać, a wiesz, a nie do same wyniku danej gry, że tak powiem. Tak, nie? Diablo 4, Starfield, Zelda, top 3 do domu. No, to właśnie, <gryw> chodzi, yy, to Czyli ja ludologicznie, już... tak? Ludologicznie to my... Bardzo, żeby to yy, ideologicznie zadziałało, prawda? No, oczywiście, to jest, że tak. Ja jestem to jest tak jak ja w poprzednim roku. Bardzo, bardzo chciałem, żeby nagrodę za narrację, w której był nominowany, dostał Elden Ring, bo liczyłem, że pokaże to, że można w inny sposób tworzyć narrację do gier i ona nie zawsze musi być filmowa i oczywista, mhm. tylko można to przedstawić w inny sposób. I dostał to chyba Gadowór. <laughs> Więc liczyłem o, na coś. E... Hollywood w grach i tyle. No, dokładnie. A liczyłem na coś bardziej skomplikowanego. Kolejna część chyba, nie? Będziemy przechodzić. To już I... tak, o grach to, to tyle. O grach I, i mamy i... teraz listę gier y, mniej znanych może i to nawet to ja bym chyba tutaj powiedział, że w większości nie, to, wiesz, będą... to Nie będziemy myślę poruszać jakoś tak. To są takie poboczne gierki, które po prostu wychodziły. Szybko, no. E, to ja może o tym. ja przygotowałem takie, no, symulatorki, w które ja też grałem jakiś T- Simulator 2, kontynuacja oczywiście A To też polskie tak, chyba, z, czy nie? Tak, no oczywiście, że tak, że to jest zrobione, wydawane. A jakie? A, no no właśnie, motoru, symulator złodzieja, kto fanów? inny by to zrobił lepiej. <grym> <grym> Ale a to jest ciekawe, bo symulator złodzieja robiony <grym> przez Polaków nie dzieje się w ogóle w Polsce. Niestety na takim typowym amerykańskim osiedlu, co ubolewam, bo jest takie no, jest takie płaskie, nie? No, takie stonarze, najlepsze by bardzo. było w tym wszystkim, jakby jeszcze komuś zajebali asety, nie? To... <grym> <grym> Mogłoby być kradzionym pomysłem. 10 października Forza Motorsport wyszła. Nie wiem, kto pytał, natomiast ja nie przepadam ogólnie za takimi Forzami, Need for Speed'ami. Kiedyś się grało, teraz już nie gram w wyścigówki. Ale um, kolejny na liście jest. 17 października. Tak, to jest Beka, bo to jest School Island Rise of Kong. To jest I czy to jest gra na licencji? Kurde, nie sprawdziłem tej informacji, natomiast ona nie wyszła tylko i wyłącznie, bo ty myślałeś, że ona wyszła tylko i wyłącznie na e, Switcha, ale ona wyszła na kilka platform. Okay. Ona, wyszła na, ona wyszła na kilka platform, ale cały czas była podawana chyba e, ta switchowa wersja, która wygląda kurde totalnie śmiesznie. E, I ona w ogóle jest droga bardzo, tak? Okay. No to jest gra, która no Zaczynamy zadawać sobie pytania, czy to nie jest eksperyment jakiś, nie? Czy to nie jest próba przesunięcia granicy i zobaczy, by zobaczyć od strony dewelopera, na co gracze się zgodzą i co gracze pochwalą. Arkadiku zmarszczy brwi, bo chyba pierwszy raz w ogóle masz styczność. Tak? sobie. Dokładnie. School Island Rise of Kong, wygooglujcie sobie wszyscy, żebyście wiedzieli o jakiej grze teraz mówimy. School jest... Island Rise of Kong. Jest też na Steamie. Z King Kongiem. Tak. Tak, no to widziałem, no tak, tak, tak. I właśnie to jest King Kong, to jest na licencji King Konga. To jest pytanie, które ja bym chciał zadać. No i dlaczego o tym mówimy? Bo e, odbiło się tak jakoś humorystycznie, że będziemy mieć chyba bardzo dobrego konkurenta do Goluma, jeśli chodzi o najgorszą grę 2023 roku. To właśnie zobaczyłem, recenzję. No. no Recenzje są masakrycznie. I to, I to nie, nie bezpodstawnie, nie? To jest gra, która już przybiera tak jakby jak jest licznik tego, jak źle można zrobić grę. To on jest już tak zły, że zaczyna się przekręcać. Że gra robi się dobra. To jest dosłownie jak Derum Tomiego Wajzo, prawda? To jest gra, która już staje się taką groteską samej siebie, że zaczynasz interpretować to jako po prostu wizję artystyczną danego tytułu, która jest zamierzona. I to jest, i to jest bardzo ciekawe. Ja po ten tytuł na pewno chcę sięgnąć, no ale no, jak to widzi, każdy wygląda. jak yy, Tam są w ogóle chyba takie momenty gameplayowe, że. W trakcie cinematików pojawiają się odpegi. Po prostu yy, nie jest coś zanimowane, tylko się obrazek pojawia. Kiszek, musisz wy, wy, wykorzystać tą mechanikę, którą daje Steam, czyli yy, możesz nawet to <ścoughs> zrobić, żeby pokazać ludziom: ściągnij, kup tą grę, ściągnij i po prostu. Po, dwie do godziny dwóch szybko. Godzin, dwie, do dwóch godzin i, i no, mo daje możliwość taką Steam, nie. Więc mm -hmm. można z tego skorzystać, jeśli ktoś nie jest pewien, czy mu ta gra ruszy, czy go ta gra zainteresuje, do dwóch godzin możecie to wykorzystać, a potem możecie poprosić o zwrot, mówiąc, że na przykład gra wam nie chodzi, jest nudna albo brzydko wygląda, mm -hmm. albo inaczej wyglądała na trailerach. Ale tutaj niestety na trailerach i sklepach wygląda ona tak, <grym> jak wygląda. No. no, trzeba okay. uważać, na co się będziecie powoływać. Co dalej mamy? Forgive me father, nie? Eee, to była taka gierka, której demo też się pojawiło w festiwalu. Eee, właśnie Gierek. No i Forgive me father, tylko wspomniałem o tym, że jak ktoś lubi boomer z ciężką muzyką eee, i jeszcze robioną przez Polaków, to można się tym zainteresować. Jedynka też była dobra. Forgive o, pamiętam me father, to jakoś. Ja, widziałem, ja to też w ogóle... powiem Ci szczerze, że to mnie intryguje. To jest, to, 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 to jest coś, co na pewno sam spróbuję. To jest o? dwójeczka, która wyszła bardzo szybko i z tego, co ty, Bonkol, mówisz, albo ktoś inny mi mówił, to nie jest po prostu, to nie są kolejne mapy do, dwój, do jedynki, tylko to jest trochę poszerzenie tej formuły podstawowej, z tego, co tak. słyszałem. Ale tak, tak. ja bym tutaj chciał zaznaczyć, że to jest gra od twórców, którzy są bardzo skorzy do współpracy i dawania kluczom twórcom internetowym. I bardzo o. łatwo jest pozyskać klucz od nich. Więc, jeżeli na przykład jesteście streamerem, content creatorem i nie musicie być faktycznie e, jak, jakiś jacyś ogromni, to bardzo łatwo wejść z nimi w właśnie jakąś współpracę na podstawie zrecenzowania tytułu, stworzeniem jakiegoś coverage'u, prawda, przejścia gry i innych tego typu. Więc warto się zainteresować, bo to są inicjatywy, które moim zdaniem powinno się bardzo chwalić, ponieważ e, nie boją się e, podejmować jakiejś współpracy. Nie wiem, może ja to tak widzę po prostu ze swojej perspektywy, ale zawsze ten klucz y, do ich gier mam tak po prostu dysklaimowania na tych platformach, na których się odbiera klucze, że go po prostu mogę wziąć i wyciągnąć. Żadnych pytań nie są zadawane, nic nie muszę requestować, no nie? Więc tam mm -hmm. są y, bardzo fajne y, wymagania, jeśli chodzi o otrzymywanie takich kluczy od takich wydawców, więc to jest warte spróbowania moim zdaniem. Co dalej? <śmiech> <śmiech> Total Wary, ale Faraon. Nie wiem, czy ktoś grał, czy grał w Totalnie Total Wary? Total, moja bajka, Total Wary. Nie nie to. też nie moja, ale warto zaznaczyć, że Total War Faraon, moi drodzy, został dosyć średnio e, przyjęty na Steamie. Nie czytałem dlaczego, e, natomiast gra kosztuje 290 zł i jest wydawana przez Sega, więc e, no, 290 zł... I Poczekaj, ludzie... to Total War wydawany przez Sega?! Czy znaczy, teraz... wiesz, to robi, to, robi to Creative Assembly, ale wiesz, wydawcą jest Sega. Aha, dobra. Producentem, czyli twórcą tej gry, ale wydaje, za, zajęła się Sega tym. Okay. Ale tak widzę, okay. że znowu recenzje <grym> są tak jakby mieszane. 56% z 1500. Ale z, 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 zobacz sobie, wiesz, z oceny te tak, Oceny 9 na 10, ocena 90 na 100, 9 na 10. Wiesz, takie a... oceny to dostawały Diablo 4 i, i, i Starfield, to wiesz. <grym> ale... I Lords of the Fallen. Ale niektórzy wydają już, widzisz na przykład 90 na 100, czyli masz większą, większą no tak, no tak. dokładność. 24, 24 października wyszedł taki cały Master Collection Metal Gear Solida. To jest coś dla fanów serii, którą znają właśnie z pierwszych klejaków i, i tak dalej. Nie wiem, czy ktoś sprawdzał, natomiast ja się odbiłem od Metal Gear Solida. Ja wiem, że to jest też takie. Niesamowite gry. U nas w Polsce, Tam... nie? To się bardzo tak. słabo samortyzowało, ale to są gry, które są dosłownie kultem, prawda? Nie, 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 bo ja uwielbiam Metal Gear. Ja, ja jestem ogromnym fanem i, i wiesz, każdą część, jaką mogłem, to ograłem. Ale dla mnie akurat to Master Collection i tak dalej, to jest taki po prostu rzut na kasę, więc dla mnie wiesz, ja, ja totalnie. O kurde, dawaj opowiedz więcej, Radicus na ten temat. Jak Nawet nie miałem pojęcia, że będziesz fanem. Bo to nie jest zremasterowane, ani zremakeowane, tylko dostosowane do, no, do Pła tego. Płacisz teraz. za launcher mm. na nowej konsoli, tak. i tak dalej, nie? Tak więc Aha. Co, to nie dla mnie, nie. Ale ile to kosztuje i jakie tam wchodzą części? A tego to nawet nie wiem. E... Ja, ja nawet się nie interesowałem. Chodzi bo to kilka nic części. Nie zrobili. No bo. To nie jest chyba taki... to możesz odpalić. To nie jest chyba taka sytuacja jak w e, Mario 64, gdzie Mario został ponownie wydany za 60 dolarów na Switcha po prostu. Tylko tutaj mówimy o kilku częściach, nie? Znaczy, to są dwie części. E, jest to też wykonywane przez Konami i faktycznie też ludzie zauważyli, że to jest chyba skok na kasę. Nie jest to super drogie, ale to jest 90 zł za dwie gry. Natomiast tak jak mówisz, to. Trzy są części też... piszą: jeden, dwa i trzy. Tak, pierwsza trójka. Okej. Okay. Czyli Jetynka, to jest, ale to są pierwsze i... Metal okay. Gear Solidy. Te, to, tak, te, te tak, z 1 tak. okej. Okay. Tak, tak, tak. Więc jeżeli ktoś chce poznać te... Dwa. Jeżeli ktoś chce poznać te pierwsze metale, które na przykład w tym momencie, jeżeli nie macie takiego sprzętu do retro, jak ja na przykład co załatwiłem, co nie jest tanie niestety, to nie ma jak w nie pograć. Legalnie oczywiście, bo tak powinniście grać w gry, pamiętajcie o tym. E, e... Natomiast... Ale nie Był wiem, czy nie można na czwórce czy piątce przez um, ten PlayStation Essentials czy coś takiego sobie pograć w stare części Metal Gearów tak naprawdę. Ale one są chmurowane wtedy, nie da się ich odpalać. Aha. One są wszystkie, ja w to grałem i niestety to nie jest zbyt dobre, bo te okay. wszystkie gry, które są odpalane tam, w większości są streamowane do ciebie, więc musisz mieć dobre połączenie i one się nie odpalają u ciebie, tylko gdzieś tam okay. na serwerze, nie? To ja jeszcze nie, to właśnie zaznaczę, że te metal Geary były wcześniej dostępne. Na pewno jedynka, ale chyba też dwójka, były dostępne w PS Mini, który został był odpowiedzią Sony na Nes Classica mini wydanego, który się świetnie sprzedał, który był wtedy w ogóle wypuszczony w okresie świątecznym. I ten PS Mini był bardzo dużym niewypałem i tam się finalnie okazało, że te metal Gear solidy były tam całkowicie emulowane. I one nie działały tak jakby natywnie, co nie dało ludziom e, podstawy do na przykład tego i tworzenia tak jakby e, tego szerzej pojętego kontentu związanego z e, społecznością, która jest bardzo e, strict, jak po polsku. Krytyczna względem tego i zwięzła, yy, jak to ma wyglądać, no nie? Więc takie były problemy tych Metal Gear Solidów i byłbym w takim razie ciekawy, jak to wygląda teraz przy tym relaunchu, czy to jest gra, która działa w pełni natywnie tak, jak działała, czy mówimy tu nadal o emulacji, ale to ale pewnie to, nikt to, nie będzie w stanie odpowiedzieć. To, o czym ty mówisz, to tak samo jeszcze właśnie takie HD Collection było wydane na PlayStation 3, <laughs> więc tak naprawdę oni tutaj wiesz, zmienili okładkę, no wiesz, żeby było PlayStation 5 i tam Xbox i tak dalej, to jest wszystko, nie? To jest lipa właśnie. Aha. Bo już na PlayStation 3 nawet teraz patrzę, wiesz, na... na, na czy szukałem tutaj za sobą, ale mam, wiesz, też kilka rzędów tych gier i nie mogłem znaleźć i, wiesz, wygooglałem teraz przed chwilą. Normalnie masz Metal Gear Solid HD Collection, tam jest jedynka, e, a, przepraszam, tam jest dwójka, trójka i Peace Walker. Tak więc, no, jedynki nie ma, tak więc jedynka teraz można odpalić. Tak Peace, walker <laughs> tak, <dokładnie. laughs> Peace Walker, w sensie, że chodzącym oczem? Tak, dokładnie. Peace Walker, i co mamy dalej? Metal Gear Solid Ark Survival. Ark, tak, tak, tak. No nie ma z nami dobrodzieja, ale dobrodziej też już u ciebie gdzieś tam się wypowiadał na ten temat, natomiast ja tylko powiem tak, jeżeli znacie Arka, czyli tą survivalową gierkę, gdzie się dinozaury biło i robiło bazę, bo tak to w skrócie bardzo łopatologicznie wytłumaczę, no to to jest faktycznie jego... Hmm. To jest... To nie jest nawet remaster ani remake, to jest po prostu przeniesienie tej gry na Unreal Engine 5. Oni to po prostu przenieśli na Unreal Engine 5. Oczywiście. Tylko, wiadomo, że oni że... to bez kitu zrobili kopię i wklej trochę, bo tam z optymalizacją to jest jakaś tak, tragedia. To jest w tym momencie największa tragedia, ponieważ recenzje na Steamie w większości wypadków są negatywne bądź mieszane, czyli pół na pół. I w większości jest podawany największy problem, że dosłownie im Komputery chodzą na 100% możliwości nie tam to nie jest tak, że dla Beki. Tam chodzi o to, że faktycznie karta ma 99% zużycia, że jest wysoka temperatura, że głośno chodzi I e, gra kosztuje 190 zł. Mm, tak, 190 zł jest reklamowana, że wychodzi na Unreal Engine 5 i ma takie optymalizacyjne problemy, co no, nie powinno być dopuszczalne, ale uwaga, po raz kolejny, jak każda z ich gier to jest. Wczesny dostęp, to spokojnie, to się wyklaruje, wiadomo. To się amortyzuje z czasem. Nie? A powoli zaczyna tak wyglądać, jakby ten październik był miesiącem złej optymalizacji, bo nie wiem, czy był jakiś tytuł, który faktycznie za to pochwaliliśmy, nie? Może zbyt szybko się na nowe... Tak... A, Spider man okay. ale to. Widzisz, ale to też nie do końca tak powiedzieć, że ok, on wychodzi na konsolę, więc musi dobrze działać, bo jak wiemy, niektóre gry na nagle to do 30 FPS-ów na konsolach, nie? No dokładnie, ale tutaj wspomniałem o tym, że wiesz, że jest 60 FPS-ów i ray tracing. I tak więc to jest dla mnie, wiesz, akurat optymalizacyjnie krok w przód, jeżeli chodzi o tę kasztaniastą platformę, naprawdę, nie? No szkoda, bo ja uwielbiam właśnie. W i w Survival'ami był zawsze taki problem, że one miały zajebisty gameplay, fajne mechaniki, ale nigdy tego nie dało się fajną grafikę ubrać i ta grafika gdzieś po jakichś wielu latach dopiero została wrzucona. Na przykład e, w Raście tak było, że ja jeszcze grałem w Legacy tego podstawowego Rasta, on wyglądał dosyć brzydko, i, ale, ale miał super grywalne rzeczy, i dopiero po latach mu zaczęli wkładać ten nowy silnik i tak dalej. Raz jest też takim przykładem gry, która jest rozwijana cały czas. E, przez lata e, przez twórców nie? i jest regularnie update'owany content. Jest nawet czasowo, bo to musi być chyba pierwszy czy drugi e, m, czwartek nowego miesiąca jest wipe i tam jest w ogóle to tak jakby kalendarzowo ustalone, że oni zawsze wtedy wipe'ują i zawsze wtedy aktualizują. Nie? Tak się powinno też utrzymywać gry przez lata. I jeszcze mamy UFC od EA Sports. Czy ktoś jest tutaj fanem sportowych gierek? UFC, nie, a ja nigdy nie, nie miałem żadnej gierki UFC, nie miałem, wiem, że to są sporty walki, ale jeżeli ktoś nie wie, no to wyszła też ta gra. No to co, jakie szybko eventy, jakie były? W eventy, eee, no to na pewno mieliśmy Steam Next Festival i Steam bardzo, Next dużo festival. Dem. bardzo dużo dem. Ja ograłem ich ponad 50, nagrałem filmik, na tym filmik też reagował Kiszak, także na naszych kanałach są. E, w skrócie, wyszło mnóstwo zajebistych gier i powiem wam szczerze, fajnie by było... To jest jakieś super gry. inicjatywa, tak, którą warto wspierać. mogą i... się pojawić, nie? Twórcy, którzy nie mają budżetu. W ogóle tam się na tym Steamie, na głównej stronie wyświetlają gry, dosłownie moich widzów, których spotkałem na przykład na PGA i oni we dwójkę, dwóch chłopów <coughs> robią grę i on mówi, stary, ty, myśmy grę wypuścili na Steamie, ona jest na głównej stronie na liście, nie? W ogóle wow, to jest niesamowite i oni mm. mogą, wiesz, pograć w to ludzie. No, to to jest na pewno fajna inicjatywa, którą warto wspierać. I co najlepsze, to jest darmowe, więc można sobie bardzo dużo tytułów sprawdzić, zanim wyda się na nie pieniądze. E, więc należy... na pewno widzowie, No, mów. Przepraszam. Należy też właśnie propsować też twórców, którzy chcą to wydawać, bo wiesz, w tych tak. czasach oddać produkt za darmo do przetestowania to jest tak odważne, że wiesz, jak najbardziej to należy propsować, nie? Jak najbardziej. Teraz chcą, żeby płacić od razu z góry, najlepiej od razu preordera, a że gra wyjdzie w stanie w jakim wyjdzie, to już twój problem, nie? Mhm. Do tego mieliśmy jeszcze WordCywy, Lola. Ja jestem w ogóle nie lolowy, ale finał ja dopiero będzie w listopadzie. No. no, ale zaraz o docie powiemy więcej. Piotrek, ty może jesteś z Lola, czy nie? Ja o. też jestem dociarzem. Aha, no to nie pogadamy dużo na ten temat, ale mieliśmy i to jest też bardzo ciekawe wydarzenie. International to był dziesiąty, tak mi się wydaje teraz? Czy jedenasty? Dziesiąty, bo one się przesunęły. Bo w się zaczął, roku, nie? tak, tak, tak. A to, to jest w ogóle ciekawy temat o tyle, że to były pierwsze Worldsy, które miały relatywnie niski, niski nadal mówimy o milionach dolarów. Poczekaj, bo ty byłeś Worldsy. TI, TI, ty... e, okay. tak. I po, teraz polska tak. widownia towa zrozumiała. To zrozumiała. widzowie co roku to jest, to jest bardzo ciekawa część historii sportowej, bo jeżeli byliście wtedy na świecie i followowaliście e sport, to mieliśmy do czynienia z czymś takim, że gdy powstała Dota 2, weszła do bety i się zapowiedziało, to pierwszy TI, pierwszy International w Dota został zapowiedziany z pulą nagród milion dolarów. I wtedy to były tak absurdalne pieniądze, że ludzie myśleli, że to jest żart, że oni się pomylili z kwotą, że jak zagranie w gry komputerowe milion dolarów, że co to Volvo robi. No to chyba jakiś błąd. W to nie mógł nikt uwierzyć. I ich domeną było cały czas maksymalizacja tej, e, tej wygranej. I doszło do tego, że po kilku latach te pule nagród wynosiły po 30-35 milionów dolarów. To były pieniądze, które faktycznie, wygrywając jeden turniej w dotę, e, było się ustawionym na całe życie. I też tutaj jest bardzo ważne do zaznaczenia: to sposób rozdzielania tych pieniędzy. Ponieważ to były pieniądze, które nie były dzielone na drużyny i sportowe, to nie były pieniądze, które były dzielone na coachów i inne tego typu rzeczy, to były pieniądze, które leciały na konto zawodnika i tyle. Żadnych pytań nie było zadawanych dodatkowych, prawda? No. Więc to było bardzo e, tak jakby prograczowe zagranie, prawda? I to, było, i to było fajne i bardzo duża część była tutaj zawsze tego Price poola, była tworzona przez graczy i przez przez widzów i przez graczy doty, z uwagi na to, że co roku wychodziło coś, co się nazywało kompendium, to był taki powiedzmy wczesny battle pasik, który dawał ci możliwości zdobywania przedmiotów w grze, wiadomo kosmetycznych tylko progresji, obstawiania tych meczy, wygrywania dodatkowych punktów, które ci da nie wiem, jakieś różne skiny do teleportów, inne tego typu rzeczy, karty graczy, no jeżeli, no, nie żyliście pod skałą wiecie jak to dokładnie działa w CSie, na Steamie a, i jak ta cała e, mechanika tradowania e, wygląda, prawda? No i tutaj e, mieliśmy do czynienia z tym, że poprzednie, poprzedni TI miał taką absurdalną kwotę, to możecie sprawdzić z uwagi na to, że e, w trakcie lockdownu był Jeden przesunięty i zostały dwa złączone. Doszliśmy do chyba pułapu pięćdziesięciu kilku milionów. Wydaje mi się, że to było chyba pięćdziesiąt sześć milionów. A w tym roku pulą nagród wizowie było 3 miliony. 2 miliony. A nawet, no, okej. Okay. Tylko to jest ta podstawa, wow. nie? I ta podstawa, tak. nie wiem, czy, czy oprócz tego, właśnie to, co powiedziałeś, czy nie są dodawane później te, te miliony za te za sprzedaż, bo to chyba do, dopóki trwa turniej, to nie wiadomo jeszcze, czy oni grają, czy, czy jak. Nie, to się już zakończyło. To właśnie, ja to już w ogóle zakończyło. powiem. No, no. E, więc ta pula nagród była bardzo mała, ale było spowodowane to tym, że w docie ostatnio wyszedł bardzo duży patch. I ten, to kompendium, o, o, na podstawie którego był zawsze opierany cały International, było bardzo, ale to bardzo ubogie. I ludzie faktycznie tego nie kupowali chętnie. I to było okay. bardzo mocne podknięcie ze strony Valve, ale jest tutaj też w ogóle najciekawsze to, że mecze które były zagrane na tym internacjonalu były bardzo chwalone generalnie przez społeczność graczy i ludziom się to podobało, ale to był chyba jeden z najgorszych production value, jeśli chodzi o internacjonala i jest ten jakiś taki pik w momencie w którym yy, Wygrał, jak się nazywał ten team, dokładnie z Doltaylem, Big Daddy. Ktoś mi zaraz napisze na czacie. OG, prawda? I to był chyba pik, tak jakby tworzenie kontentu na Internationalu, który ludzie po prostu pokochali. Nie wiem, który to był piąty, szósty International. I 8, niestety. to chyba. Nie, 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 to był chyba wcześniejszy. OG? Nie, 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 OG to było niedawno. Ósmy, okej, okay. dobra, to mój błąd, faktycznie. Uh... Tylko mówimy o pierwszej wygranie UG. Mi się wydaje, że to już się Ale wygrali to, to... dwie pod rząd chyba bodajże. Tak, dwie z rzędu, jako jedyni. Uh, I tak, i no, tutaj ta bu... historia by była super. Ale czekaj, bo warto wspomnieć a propos tego nowego uh, Price'a, nie, to nie tak, że zrobili chujowe kosmetycy i coś takiego Ludzie Nie, oni się... zupełnie inne kosmetycy zrobili. Tak. Oni powiedzieli w ogóle wcześniej, bo to nie jest tak, że oni z zaskoczenia wydali coś takiego pus bardziej pustego, tylko oni powiedzieli. Ej, generalnie to sprawa wygląda tak, że większość naszego development time'u idzie na Battle Passa, a my chcemy po prostu zrobić lepszą grę, więc zostaniecie mniej skinków. Dosłownie coś takiego napisali pół roku temu. No i teraz faktycznie ludzie dostali mniej skinków i dali im mniej pieniędzy. Tak więc... Ale no, ludzie no. dostali o wiele więcej kontentów w grze, całkowicie tak. za darmo. To trzeba mieć tak. świadomość tego, że tutaj update'y były... No my Dostaliśmy update chwilę przed Internationalem, o, który zwiększa mapę o 40%. No, gracze LOLa, którzy by weszli w tym momencie do Doty, to byliby w szoku, ponieważ ta mapa już wcześniej była większa, teraz jest absurdalnie Oj, większa. Ta mapa prawda? jest... No, jak ktoś w, ale... w ogóle nie grał na przykład dwa lata w Dotę, to przecież jak wejdzie, to mówi, co to jest za gra. No, ale, ale to tak... w ogóle absurd. Polega na tym, że no masz grę, w której ludzie narzekają... Że ktoś, że def postanowił właśnie. Że będzie To jest darmowy kontent, a nie skiny. <grym>, tak. Słuchaj, kurwa, jak to? Dawaj mi moje skiny. No, no to to, tak, tak jest, to wygląda. No. Ale to ja Wam jeszcze, tak powiem, o przebiegu tego Internationala. To była jednostronna dominacja jednego teamu. Team Spirit od samego początku, już w ogóle przy wejściu w cenę Internationala, to było bardzo widoczne. To był patch bardzo silny. Oni nawet finalnie w wywiadzie po wygranej po mieli zadane pytanie, czy są świadomi tego, że jeżeli otrzymają patch, gdzie ich yy, sztandarowi bohaterowie są silni, yy, to są dosłownie niedopokonani i powiedzieli tak, że są tego świadomi, że faktycznie mają w swoim teamie dwóch takich graczy, którzy jeżeli dostają dobry patch na swoich bohaterów... Yy, sztandarowych, to po prostu nie ma na nich mocnych i to była całkowita po prostu dominacja. Mi się wydaje, że oni przez cały upper bracket chyba przeszli z jedną przegraną, gdzie cały czas były best of three, a finał jest rozegrany w best of five. No i finał, no to jest 3-0 było, no nie? Tam, tam nawet nie było miejsca, w którym e, można byłoby się o nich zmartwić, no nie? Więc e, na nich nie ma kozaka i nie będzie, jak to powiedział Rafonix kiedyś. <śled> I e, też na sam koniec wywiadzie, bo oni zmienili jednego gracza swojego Midera na całkowicie nowego, na świeżą krew taką. I powiedzieli, że w tym momencie muszą wygrać przynajmniej cztery internacjonale, ponieważ rekord wygrania internacjonali przez jeden team to jest dwa razy. Jak oni wygrają trzy razy, to jeden gracz nadal będzie poszkodowany, więc teraz ich celem jest wygrać to cztery razy z rzędu. Ale to są bardzo młode chłopaki i poprzednie osoby, które grały w tych internacjonalach, nie miały tak jakby zbyt dużo pola do popisu, ponieważ już się starzeją i dużo tych graczy, których zaczynały jest już po 30 i powoli zaczynają przychodzić na e-sportowe emerytury. A tutaj mamy do czynienia z. Młodym teamem, który bardzo dobrze gra i ma jeszcze przed sobą naprawdę kilka dobrych lat yy, możliwości popisania się, prawda? Więc pod tym względem, yy, no, super international był. Pod względem no faktycznie jeszcze... gier i tego, co gracze mogliby zobaczyć. Kontrze właśnie specjalnie do tego OG, gdzie w OG miało chyba, wydaje mi się, ze dwóch graczy po trzydziestce nawet. Kurde, chyba tak. No, no ja by był chyba zagrać, po 30. No, to no. ja chyba w Dotę będę grał teraz już. No, tylko, 30, że to nadal, miliony, jeżeli ktoś to. teraz tak jak Bonko sobie myśli, że jestem po 30, co mógłbym, co mógłbym zagrać, to trzeba zaznaczyć, że to byli gracze po 30, którzy mieli nadal 10 lat doświadczenia grania w Dotę. To trzeba mówić <laughs> że tak, że jak ja grałem w Dotę 1, to tego gówniarza nie było na świecie, stary. No, Ale, no, ale e tak było. To też może się ktoś zastanawiać, jak to w ogóle jest, bo Dota jest grą, która jest reklamowana jako gra strategiczna. Oni bardzo nie chcą być szufladkowani jako MOBA, ponieważ LOL, który jest bardziej grą mechaniczną, taką skillową, bardziej na zasadzie refleksu, prawda, szybkiego wciskania i takich instantowych odpowiedzi względem przeciwnika, no to gra w Dota jest definitywnie bardziej grą strategiczną, umiejętnością kontrowania przeciwników. I ja nie mówię, że te rzeczy w Lolu nie istnieją, ale w docie są definitywnie na wyższym poziomie. I co mamy na, dalej? Nie. No to ci nie. Powiem, że jakby ktoś mnie miał kiedyś przekonać do, do moby, no to bardziej przekonałeś mnie do doty niż do Lola, tak więc to, to bardzo Ty... dobrze. Ja, właśnie <laughs> ale tym, to nie co... jest mój w ogóle gatunek, nie? No to to w jest LoLu mnie najbardziej tak odpycha? Mówmy to jest się. time to kill. Właśnie jak się pogra w dotę, a potem się przejdzie na Lola nawet na chwilę, to masz taki szok, jak. Yy... Większość postaci jest w stanie zabić się nawzajem w dwie sekundy, nie? Gdzie, mhm. gdzie te teamfighty w docie czasem trwają po dwie minuty dosłownie. Tak, no. Tam czasem, jak dobry cesek dasz w docie, to trwa 50 sekund na jednej postaci. <grym wytrzymać> <grym wytrzymać> <grym wytrzymać> no, dobrze to działa. Okej, okay, to co? Yy, mamy international yy, omówiony, że był, bo widzę, że też chciałeś się wypowiedzieć mocno, bo ty przede wszystkim to śledziłeś, nie? Że Ty jesteś dymisjak, dymisz co mm -hmm. tam się działo, kto grał. Nie, ja nie sprawdzałem, ja i oglądałem wszystko, stary. A, widzisz. Czyli jednak ty, w tobie ta dota jeszcze, jeszcze żyje cały czas. Tak. Mm -hmm. e, ja tylko powiem, że też był turniej i on trwa chyba nadal, tylko on się zaczął w PUBG. I dlaczego o tym mówię? Bo nie jestem ani, już, już nie gram w PUBG, ale przez wiele lat grałem. Byłem też tam partnerem PUBG. Dlatego, że wiele osób uważa, że PUBG, przecież to było wiele lat temu, gdzieś tam przed pandemią, że ta gra już nie żyje, a ona ma dziennie prawie po pół miliona graczy na Steamie. W to jest ogromny team. tytuł. Czy Wy to wyeliminowali, czy nie? Bo ja akurat miałem coś takiego, że zainstalowałem sobie PUBG, mówię, zobaczę, czym to jest. I z okazało się, że tam są boty, mówię, z botami grać nie będę, więc. E, to ty chyba mówisz o tym darmowym. Chyba kiedy to sprawdzali? Bo te. Wow, kiedyś... dwa lata temu. No sobie. to było, było te darmowe PUBG, które powodowało, że było za darmo przede wszystkim, ale jeżeli nie było graczy, to po prostu boty tam też grały, nie? Okej. Okay. I, i też była taka akcja, teraz PUBG jest oficjalnie już jakby darmowe i, i faktycznie można grać i tam też y, robią sobie te turnieje ja już nie gram w PUBG, ale ja wam powiem dlaczego, ponieważ do takich gier się już ciężko wraca, jeżeli się przestanie grać ponieważ wszyscy, którzy grali od początku wtedy ja też grałem tak. na początku, się wydawało, że jestem dobry bo miałem swoje zwycięstwa na jakimś, na, na koncie natomiast gdy ja zajmowałem się już innymi grami, oni dalej w to grali i dalej grają i teraz jest Skill cap cały próf. czas się podwyższał, mhm. a problem jest taki, że to nie jest gra, która ma system rankingowy, tak? Bo eee, ona tak samo jak no... Dark and Darker i po prostu... Nie, tam jest jest, są, jest, jest lobby, są rankedy, jest, ale wiesz, okay. jakby możesz grać też na, na losowym serwerze, możesz grać na, na prywatnym serwerze, bo można tworzyć swoje serwery z widzami na przykład, z kumplami, E, możesz robić sobie. Ale wrzucanie ludzi na rankeda jest uzależnione od ich MMR-u, LO albo jakiegoś. wygląda. Tak, ty wbijasz osobisty, okay, osobisty MMR i osobny na dłosach wbijasz i osobny na trio okay. i tak dalej. Jeżeli nie? ty masz tysiąc MMR-u, to cię łączy z ludźmi, którzy też mają 1000 MMR-u? Czy to jest losowe? Powinno tak być, a jeżeli długo nie wyszukuję, to chyba później się przesuwa, tak jak w okay, docie no. mi się wydaje ten, nie? Tak Dobrze. nie tak, jest. Aha. No. Czyli jest jakiś I... system. No i oprócz tego jakieś tam turnieki były CSGO, CS2, ale ja, ja nie gram w CSA, były jakieś tam rainbow'y, no to są wszystko takie giereczki esportowo sportowo kompetytywne, nawet w Pokemony były turnieje, więc w sumie jeśli chodzi o takie wydarzenia typowo e-sportowe, myślę, że tutaj już zakończymy i w sumie e, można by było już na sam koniec, no co, jeszcze jakieś ciekawostki powiedzieć, e, o, na przykład, jak macie Game Pass, to ja może przeczytam, co weszło e, w Game Passie, możecie sobie odświeżyć. Gotham City 3 NHL 24, Warhammer 40 tysięcy, Dark Tide. A mam nawet koszulkę z Warhammera, Forza Motorsport, e, City Skylines 2, o którym mówiliśmy i gierka Usant na sam koniec, czyli taki symulator artystyczny wspinaczki, to jest taka, wiecie, teoria, drogi, Aha. ale pod górę i tam jest muzyczka i graficzka i to wszystko jest połączone też w taki gameplay, gdzie trzeba łapać skały i, i tą ręką i nogą Ten też ciekawa gra, jak jest w Game Passie polecam sobie przeżyć, jak ktoś lubi takie artystyczne przeżycia, to może mu się spodoba, no i jeszcze jak ma ktoś PlayStation Plus, to w październiku, moi drodzy, wbiło Kalisto protokół Farming Simulator 22 i World West. A już na listopad, teraz nie? W jakiś sposób pokazali? Kto, ktoś ma? Ktoś interesuje? Teraz ujawniono, co w listopadzie będzie na PS? Na PS ja nie, to totalnie nie mój rynek, nie? Dobra, w każdym razie, ja właśnie dziś czytałem i została ujawniona e, listopad PS. Plus. Wiesz, to jest też taki dla nas, dla osób, które są PC Master Race, to się może wydawać a, jakiś dziwny abonament, ale wiecie, dla ludzi, którzy grają tylko na tej konsoli, to jest, to jest ich game pass, nie? To jest ich game pass, oni na tym grają, oni grają na w playa, to dla nich PS Plus jest zajebisty, bo niby płacą ten abonament, dodają sobie te gry, tylko tam jest też taka pułapka, że w PS Plusie musisz mieć abonament, musisz kliknąć, odebrać tą grę, i żeby A, kiedyś tak. zagrać, dalej musisz mieć, aktywny, mm -hmm. e, musisz mieć dalej aktywny abonament. Nie zagrasz w te gry, jak ci wy, wygaśnie, nie? Abonament. Tak, to prawda. Czyli mamy Mafia 2, Dragon Ball. I Aliens Fire Elite, tak? Takie Fire trzy. Fire tak. Ale to dla mnie to nie jest super oferta. Poza mafią, która jest kultowa, ta dwójka No to co, chłopaki? Zdję. Chyba jesteś w stanie to podsumować. Ja bym proponował, że Piotr, który najmniej powiedział, żeby podsumował, może cały podkaścik. Piotrek, kilka jaki był pan od dla cie no. według ciebie? E, według mnie był bardzo otwierający oczy, bo zagrałem w tyle fajnych Gierek. E, no to <laughs> ja. To... <laughs> Natomiast ten podcast był trochę wydaje mi się, że może powinniśmy mnie podmienić za kogoś, bo a ja myślę Piotrek, że to nie jest kwestia podmiany ciebie, tylko może zaangażowania ciebie, bo ty masz bardzo dużo wiedzy na temat piernych, ale ty tak się to zmieni. <laughs> może błąd jest w Tobie. <laughs> Znaczy, mówiąc szczerze, to ja trochę liczyłem, że mi się uda e, pogadać o grach, które ja grałem, w których, bo mówiąc szczerze, zmiany. Które... Ja uznałem takie premiery jak na przykład Hero 2.0 e, albo właśnie Loot za coś ciekawego. Są elementy, które są dla mnie rewolucyjne, przynajmniej w gatunku, w którym zazwyczaj się obracam, e, ale no nie są to typowo nowe gierki. Nie? To są jakieś ogromne zmiany w grach, które już istnieją od dawna. Eee, a, i trochę mi było. Kurwa. A ja się wkurzyłem na kiszaka, jak zaczął poz, się temat doty, ja <laughs> i nagle on mi wchodzi. Nie słuchaj, to jest tak. <laughs> Dlatego jewać go. <laughs> no, Piotrek jak się odpalił, to widzę, że nie bierze, tak? <laughs> aj Piotr, Piotr. Biedny, biedny. No dobra, to e, no, słuchajcie, to... to ja może podsumuję, co? Dobra, to względem tego... Dobra, Dobra, e, czekaj, chłopaki. ale mogę powie... no? jeszcze chcę powiedzieć o Lasy Pochu. Nie. No gada No. Znowu w W Las Epochu dodali teraz nową klasę. I to jest o tyle rewolucyjne dla mnie, a że ona pokazuje, że można całkowicie inaczej tworzyć kombat e, w action To znaczy w większości action na rynku. Faktycznie albo gameplay kończy się na powtarzaniu jednego albo dwóch ataków maksymalnie. A jeśli pojawiają się jakieś kombosy, to one są dodawane w taki sposób, że koniec końców gracze ich nie lubią, albo polegają na dodaniu jakiegoś cooldownu, z którym robisz kombo. A Last Epoch w ogóle dodał teraz klasę, która wywraca ten schemat gameplayowy w akcentarpegu do góry nogami, bo robi właśnie coś w stylu Inwokera z doty. Tylko z doty. 10. Jak Ty nie wiesz o co chodzi, ma... to to chyba Magica jest najlepszym powiązaniem, nie? Do tego okay. dokładnie. Czyli posiadamy takie... trzy elementy, które łączymy w jeden czar, tak? I tutaj tak. jest kolejność, albo ilość ma znaczenie, i mamy cap tego, ile ich możemy łączyć. Czyli na przykład czerwony, 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 niebieski, zielony, tak? Tak, ale na przykład jeden czerwony też ma znaczenie, albo dwa czerwone, albo prądowy i ogniowy. Generalnie tych kombinacji, no w docie masz 10, na przykład spali na inwokerze. W starym inwokerze z doty 1 masz, miałeś chyba z 27 coś takiego? Chyba nawet A... więcej. A w tym run masterze masz 40, czyli jeszcze więcej niż w starym Invokerze. E, tak więc e, faktycznie miałem takie poczucie, że cały czas korzystam z innych kombinacji, robię komboski w Action RPGu i mnie to nie denerwuje, tylko sprawia Freidę. Więc dla mnie to jest bardzo coś rewolucyjnego, coś co zmieniło moje postrzeganie tego, jak może fajnie wyglądać walka w Action RPGu. I dla mnie to, to jest na przykład warte wspomnienia, no, bo, bo to okay. było coś ciekawego. No, no dobra, to słuchajcie. Chłopaki, bardzo fajny podcast. Bardzo przyjemnie mi się z Wami działo. Mam nadzieję, że Wam, widzom się też dobrze oglądało lub słuchało, w zależności od tego, gdzie to sobie odtworzyliście. Mam nadzieję, że spotkamy się w takim gronie. Też w przyszłym miesiącu mówimy gierki, ponieważ jest dużo. Bonkle, dla Ciebie giga szacunek za porządną listę, którą przygotowałeś, bo przygotowałeś ten podcast, który faktycznie jest broadcastowany u mnie. Bardziej jakby był u Ciebie, więc naprawdę w szoku jestem. Definitywnie coś, co trzeba pochwalić. Znaczy ja a co po prostu Bunkola? gram w gry, więc dla mnie to nie jest problem, w przeciwieństwie do Piotka, który nie odpala streamów. A Ale... Yy, a może, co do Bunkola, ja w ogóle że... też chciałem się ugryźć w język za coś, co powiedziałem, bo jak zaczynał się ten podcast, znaczy przed podcastem, ja ktoś mi powiedział, no Piotrek, ty nie zgraj za dużo gier z października. A ja palnąłem głupotę, no a... Bonkol to też gra tylko w retro gry i co? Ale to się myliłem. Bonkol jest dużo bardziej na bieżąco. To dobrze, że się przyznajesz do błędu. A ja już też tylko na zakończenie powiem, że listopad, w listopadzie wchodzi dużo gier, dużo wchodzi do wczesnego dostępu. Niektóre w momencie, gdy my nagrywamy, to już następnego dnia mamy cztery premiery, w tym nowość od Blizzarda, mobilkę Warcraft Rumble i mnóstwo innych gier, a mianowicie e, kopię Dark and Darkerka, na przykład Grid is Good, polską grę e, inspirowaną twórczością Stanisława Lema, bo już 6 listopada The Invisible, e, gra narracyjna, która może się spodobać wielu osobom, które uwielbiają ten klimat e, i mnóstwo innych tytułów, o których będziemy rozmawiać e, myślę już za miesiąc, ale wcześniej pewnie się spotkamy jeszcze na omówieniu może jakiegoś no nie? No, tak, to jest też bardzo ważne, bo jutro i pojutrze będziemy mieć możliwość oglądania Bliskonu. I to jest chyba pierwszy Bliskon, który można w całości broadcastować. Tak? Nie będzie tylko opening, opening ceremony, tylko do będzie. Do pewnego całość. momentu, kiedy ktoś nie wejdzie do ciebie na live i nie zobaczy, co mówisz, nie? Nie straż, Dawid. Eee... D <laughs> <laughs> Więc na pewno u nas będziecie mogli to oglądać. Ja nie wiem jeszcze, w jakich dokładnie. Połączeniach. Dawid nie wiem, czy nie będzie tego z Nexusem Faktycznie streamował w mniejszej zobaczymy. ekipie. My chyba będziemy w bardziej przyśmiewczej ekipie. To z piweczkiem streamować. Ale moria zobaczymy, będzie. jak nam się to ułoży. No. U nas Męskie będzie moria. Oglądanie. Zamiast Mori u nas będzie Mordor. No, więc tak. No to dobra, to super by było. To widzowie. Trzymajcie się, chłopaki, Arkadikus, Piotrek, Bonko. Jeszcze raz Grajcie dziękuję za w dobre dołączenie. Gry. Graj się dobry w gry i narzekaj się na optymalizację. Bądźcie świadomi tego, za co płacicie i wymagajcie odpowiednio, prawda? No, to do usłyszenia. Ja teraz mądrego słowa na koniec. Cześć! <laughs> Cześć.